Merytoryka. No, tego nam brakuje w dzisiejszych czasach. I gdzieś tam zawsze ta medycyna, więc dostałam się na tą medycynę, ale po 2 latach musiałam z niej zrezygnować. Ja sobie zawsze mówiłam, że za pierwsze zarobione pieniądze w życiu zrobię sobie cycki. Ja zrobię sobie cycki. Płynę z tego, że no ja nie pałam sympatią do influencerek. Potrafiłam wstać rano, być 5 kg grubsza z wody. Gotowa? Ty to jesteś zawsze na wszystko gotowa. Ja jestem gotowa. Ale... Kobieta petarda. Tak. Wielu po prostu zadań. Podobało mi się, jak do ciebie napisałam. Ja coś tam jeszcze piszę, chcę ci coś opisać, a ty już dawaj, tak jest. Dobra. No, tak prawda. To zaczynamy. Zaczynamy. Dzień dobry. Dziś zaprosiłam Nicolę. Cześć. Cześć, dzień dobry. I dzisiejszy film jest wyjątkowy również dla mnie, ponieważ po raz pierwszy zapraszam osobę, która nie jest jakkolwiek związana z tą branżą beauty, ale ma do przekazania ciekawą historię i chciałabym o tym z Tobą porozmawiać. Pewnie. A Was zaprosić do wysłuchania i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie też być może da nam to wszystkim coś do myślenia, być może będą kolejne osoby, które chciałyby się tutaj u mnie pojawić, coś ciekawego opowiedzieć. Ale najpierw, żeby przybliżyć Twoją osobę, kim Ty w ogóle jesteś, bo właśnie z racji tego, że... Dziękuję za zaproszenie w ogóle, że do mnie napisałaś, wiesz. Bardzo mi było miło, tym bardziej, że się nie znałyśmy prywatnie, tylko z internetu. Tak, my się znałyśmy z internetu i to z internetu zaobserwowałaś mnie, pamiętam. Tak. Ze 2 lata, jak nie więcej, my gdzieś tam miałyśmy taki internetowy typowo kontakt. Tak. No i w sumie tak doszło do naszego spotkania, no nie? No bardzo fajne. Wiesz, mi się to podoba. Dobrze, że my żyjemy w ogóle w takich czasach, że są takie możliwości. Ja się w ogóle, dlatego też ja zaczęłam prowadzić jakieś swoje media społecznościowe, bo mi zależało na tym, żeby docierać do takich ludzi na przykład, z którymi będę miała o czym pogadać, które się będą gdzieś tam interesować czymś podobnym. I tak naprawdę też mam fajne obserwatorki, takie naprawdę dziewczyny, że różne rzeczy można powiedzieć i tak dalej, nie oceniają. Także to jest też to jest w porządku. Fajne. No. Fajny jest dobry dialog, to prawda. O. Merytoryka. Merytoryka. No. Tego nam brakuje w dzisiejszych czasach. O, tak. No ale dobra, Nicola, powiedz mi może na początek, czym Ty się zajmujesz? No, pewnie będziecie w szoku. No, ale prowadzę firmę z branży elektryki, automatyki, robotyki przemysłowej. Głównie jak obserwujesz mój profil, to wiesz, że gdzieś tam Niemcy są bliskie mojemu sercu, tak? I nigdy tego nie ukrywałam, mimo tego, że zawsze wszyscy mówili, o Boże, Deutschland, Deutschland w sensu, nie? Natomiast wydaje mi się, że wypowiadać się można na jakikolwiek temat, wiesz, czy to operacje plastyczne, czy to państwo, czy cokolwiek, czy polityka, czy medycyna, mając jakieś rozeznanie, będąc gdzieś, żyjąc, smakując życia, tego człowieka, który gdzieś tam mieszka, tak? No więc tak pokrótce zajmuję się elektryką i tym wszystkim różnym z tym związanym. Oczywiście mam od tego ludzi, no ale cały gdzieś tam, całe to drzewo logistyczno, księgowo, finansowe, ekonomiczne spoczywa na tych barkach, więc ta odpowiedzialność jest na chwilę obecną potężna. Czyli jesteś osobą, która prowadzi własny biznes. Nie mały, ponieważ słyszę, że to już jest na takim etapie, że zatrudniasz ludzi. Tak. Branża taka, słyszę, techniczna, technologiczna, matematyczna, ścisła. Przede wszystkim trzeba powiedzieć męska. Męska, o! Męska. Właśnie. Więc jesteś już, można właśnie postawić pierwsze określenie, pierwszą figurę, no businesswoman. Muszę tak powiedzieć, chociaż ja o sobie tak nie mówię, ale... No wiele ludzi mi tak mówi, tak, że gdzieś tam, tym bardziej, że teraz wchodzimy jeszcze, wiesz, na rynek portugalski i no nie chcę zdradzać, bo w ogóle jasne, to są twoje prywatne sprawy. Znaczy to nie sprawy. Chodzi nawet o to, ale nie chcę zapeszyć tego, bo gdzieś tam, wiesz, muszę jeszcze wiele rzeczy dopracować, a że ja jestem perfekcjonistką i straszną pedantką. Pozdrawiam mojego męża, który właśnie myje podłogę. Trzeci raz wszędzie. To gdzieś tam, jak nie mam wszystkiego takiego dopieszczonego, zresztą ty też jesteś taka. Masz tam gdzieś, masz projekt, jest, ale wiesz, ostatnie szlify i dopiero wtedy wchodzisz, nie? Bo wiesz, że to jest dobre, bo wiesz, co cię też tak odzwierciedla? Jakość. Jakość tego, co robisz, bo wiesz, ja... I to nie jest gdzieś tam takie lizustwo teraz z mojej strony, tylko ja, przez to, że jak już wspomniałam, jestem taka perfekcjonistka, ja lubię jakość. Ja lubię, jak coś jest jakościowe, wiesz? Ja lubię, jak coś jest...
mega wartościowe, jak ma to taki przekaz konkretny, jak jest to takie merytoryczne, nawet jak ktoś ma mi przypieprzyć krytyką, wiesz, bo to, że ja jestem w miejscu, w którym jestem na dzień dzisiejszy, to jest przez ludzi z tej branży, przez mężczyzn, którzy mnie wzięli za głowę do biura i oni tak na mnie popatrzyli, wiesz, moi zleceniodawcy, słuchaj, oni mi płacili kasę, oni tak na mnie popatrzyli i mówią tak, ty stara, a kiedy ty ostatni raz spałaś? Ja mówię, no z 3 dni temu, nie? A on mówi, no widzę właśnie, nie? Ty, a ty tak chcesz prowadzić biznes? Weź się naucz biznesu. I oni mi robili, to była mocna krytyka, bo wiesz, faceci się nie pierdzielą, ale to jest dobre, nie? Bo oni mi dosyć mocno pokazywali, co ty robisz w ogóle, nie? W ogóle, ale weź się opanuj. Przecież dlaczego trzymasz coś, co nie jest rentowne, nie? A ja mówię, o Jezu, no bo przecież jak mam to powiedzieć ludziom? A oni na mnie patrzą, mówią, aha, będziesz dokładać. Mistrzyni biznesu. I tak, lubię, jak coś jest jakościowe, merytoryczne. Twój profil taki jest. Jest schludny, jest ładny. Lubię takie profile, wiesz? Bo na przykład dzięki tobie wprowadziłam tonizację, nie? Tak, bo Rękowska była osobą, która w ogóle... Oczywiście, że krem za 500 zł, tak? No, ale żeby te inne etapy zrobić, no to co bez tego nie ma sensu, prawda? Więc no... A zauważyłaś jakiś efekt? Tak, zauważyłam efekt. Tak samo kremy z filtrem. Nigdy nie stosowałam, bo mówię, przecież ja się nie opalam. Nie opalam się, więc nie potrzebuję, rozumiesz? No, nie potrzebuję, ale jak zaczęłam stosować kremy z filtrem, no jakimś dziwnym trafem przebarwień nie mam. O proszę, no to w ogóle cieszę się, że też widzisz taką różnicę. No. Czyli tak, jesteś osobą, można powiedzieć, też taką twardo stąpającą po ziemi, zajmujesz się tymi swoimi rzeczami, idzie ci dobrze, ale jednocześnie ty też masz coś wspólnego z medycyną. Mocno. No właśnie, czy ty studiujesz? Studiowałam, jestem kosmetologiem. O! Kształcenia, no teraz końcówka pielęgniarstwa, tak? I w ogóle to jest taki miszmasz u mnie całkowity, bo i pracowałam w transporcie wiele lat, tak? I byłam zawsze taką osobą techniczną. Natomiast trafiłam na kosmetologię, ponieważ musiałam zrezygnować z medycyny, wiesz? To był taki smutny etap w moim życiu. Ja całe życie, wiesz, marzyłam o tym, żeby być chirurgiem szczękowo-twarzowym. Wow! Ja nie zapomnę, słuchaj, jak ja miałam chyba 10 lat i Gazeta Wyborcza, wiesz, i tata mi wtedy przyniósł tą Gazetę Wyborczą i tam była czaszka ludzka, nie? Więc ja tą czaszkę na ścianę. I gdzieś tam zawsze ta medycyna, więc zostałam się na tą medycynę, ale po 2 latach musiałam z niej zrezygnować. Ja nie pochodzę... Wszyscy myślą, że ja pochodzę z rodziny nie wiadomo jakiej bogatej. Nie, ja nie pochodzę z rodziny bogatej. Ja pochodzę z rodziny robotniczej. Moja mama nigdy nie pracowała. Nic nie mieli, więc nic mi też nie dali. Rozumiesz? Na wszystko w swoim życiu muszę zarabiać sama. Zresztą ostatnio moją relację nawet mi pogratulowałaś, tak? Bo wiesz, ile coś kosztuje. Ile serca wkładasz w coś, ile pracy, energii, poświęcenia, ale najważniejsze słowo, dyscypliny, to kosztuje. Wiesz o tym, prowadzisz też teraz, już zaczęłaś swój biznes zresztą. To, co robisz też jest gdzieś tam jakąś odłamem biznesu, więc musisz być dyscyplinowana, tak? Czasami możesz sobie pozwolić na jakiś luz, ale i tak musisz dotrzymać czegoś. A z tyłu głowy zawsze pamiętać, że trzeba zrobić to. Dokładnie, więc wiesz, o czym ja mówię. I gdzieś tam, no ja byłam na tej medycynie, po 2 latach musiałam z niej zrezygnować. Płakałam niezmiernie. Płakałam niezmiernie, boli mnie to do dziś dnia, ale no i poszłam na tą kosmetologię. Mówię, dobra, niech będą jakieś studia. Poszłam na tą kosmetologię totalnie bez żadnego flow. Oczywiście zawsze mnie tam interesowały, wiesz, operacje plastyczne, jakieś zmiany, jakieś coś tam, tak? Ale bez miłości w sercu. No i gdzieś tam te studia skończyłam dzienne, ale potem oczywiście, jak to ja, bliżej mi do tej sfery męskiej. Transport. Bawimy się w tyry. Tyry to moje życie, nie? Były tiry. Teraz elektryka z automatyką, automotive. Fajnie. Idźmy dalej. Uważam, że w życiu niczego nie można się bać. Trzeba do wszystkiego podchodzić na zasadzie, dobra, zrobię to. Ale jak nie zrobię,
to zrobię drugi raz, bo już wiem, jakie błędy popełniłam pierwszym razem. Uważam, że lepiej się sparzyć, ale spróbować, wiesz, niż się zastanawiać, co by było gdyby. To jest bardzo mądre, no, żeby jednak próbować. Wiesz, bo mamy jedno życie, Aga. Mhm. I teraz wiesz, banie się tego życia, nie, o Jezus, to, czego się boisz, jest właśnie tym, co powinnaś zrobić. Mhm. A tu jak wyjść ze tej swojej strefy komfortu, nie? Jak to zrobić? Nie. Odwaga, nie? Ja zawsze mówiłam, i to mówił mój profesor, i to mówił mój były kierownik Karol, pozdrawiam cię, dziękuję ci za te słowa. Rynkowska, tobie to, mówi, trzeba współczuć głupoty, ale owacje na stojąco za odwagę. Wiesz, i to nie był jakiś tam przytyk. Mhm. Ja to traktuję jako komplement, bo dzięki odwadze jestem w życiu, gdzie jestem. Mhm. Rozwinęłam firmę razem z moim mężem, oczywiście, nie działam w pojedynkę, tak, bo do tanga trzeba dwojga. I razem z nim rozwinęliśmy firmę w niecałe 2 lata na po prostu no, na Europę, nie? To już nie są, to nie jest zabawa. To już poważnie. To już teraz zaczyna się życie, nie? To już nie ma, że boli. Teraz już jest, wiesz. Konkret. Tak, tak. Czyli właśnie, bo teraz myślę, że już wiele z naszych obserwatorek widzi, że jesteś osobą bardzo zapracowaną, nie masz fiu bździu w głowie, skończyłaś studia, podejmujesz się kolejnych, nie boisz się różnych dziedzin, różnych branż, więc nie można powiedzieć, że jesteś taką głupiutką, stereotypową kobietką. A powiedz mi, czy mogłabyś nam powiedzieć, ile miałaś operacji plastycznych? Po, Aga. Lepiej się mnie zapytać, czego ja nie mam zrobionego. Ja już sama nie pamiętam. Słuchajcie, naprawdę z tego na sercu. Znaczy tak. Ja nigdy nie ukrywałam. Mhm. Wiesz, nasz obserwujesz mój profil. Nie ukrywam, jak coś wygląda. Nie ukrywam, jak wyglądają siniaki, jak wyglądają szwy, jak się puchnie, jak się obrzydliwie wygląda po czymś tam. Natomiast ja ci coś powiem. Ja miałam straszny kompleks małych piersi. Mhm. Wyobraź sobie, że ja każdego ranka, jako dziewczynka, no dziewczyna 10, tam potem 14 lat, ja codziennie rano wstawałam, wiesz, szłam do lustra i... Może urosły? Czy już są? Czy urosły? No nie, urosły, tak jakbym chciała, tak? Dodatkowo jedna pierś od drugiej była dosyć mocno większa i to naprawdę źle wyglądało. Ja sobie zawsze mówiłam, że za pierwsze zarobione pieniądze w życiu zrobię sobie cycki. I kiedy już, poczekaj, mam 34, tak, mam 34 lata, zaraz 35. Nie wstydzę się też mówić, ile mam lat. No, bardzo dobrze. A co tu się wstydzić, wiesz? No jasne. Wiek to tam tylko PESEL. Dokładnie. To jest nieważne. Ja mówiłam sobie cycki, jak już nastał ten moment, kiedy ja już miałam te pieniądze na te cycki, wiesz, odkładane po prostu. Zaraz gdzie te cycki zrobię? No. Wiesz, no ja mam 34 lata, ja cycki sobie zrobiłam, jak miałam 22. Aha. No to masz prawie 13 lat, tak. Zaraz 3-5 mi wskoczy. Ty, no gdzie ja te cycki zrobię? Wiesz, ja skupiłam się na tym, żeby uzbierać pieniądze na cycki, gdzie ja nie zrobię. Więc ja pamiętam, że takie forum było Wizaż. Ja tam na tym forum i bla, 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 i bla, bla, bla. A wtedy w ogóle nie było w Polsce tak lekarzy, którzy się tym zajmują. Wiesz, cofnij się 13 lat temu. To było w ogóle... Cisza w ogóle, kobiety nie mówiły. W ogóle się tego nie robiło. Nawet jak ktoś robił, to tak, żeby nie było w kuluarach. Tak, tak, wiesz, to nie ja, to tak, nie, w ogóle nie wiem, co ja... Takie to było, wiesz, jakiś taki shame. W ogóle, że jest kobieta wybrakowana, jeżeli tak, coś sobie robi. W ogóle robi. Nie akceptujesz siebie? O. Idź do psychiatry, właśnie. Wiesz, musisz iść na terapię, nie? Ja zawsze byłam osobą, która dosyć mocno łamała konwenanse. Nienawidzę stereotypów, nienawidzę patriarchatu, nienawidzę tego wszystkiego. Bardzo mocno się o tym wszystkim wypowiadam, bardzo mocno też przeklinam. Bo ja nazywam rzeczy po imieniu, wiesz? I wiesz co, ja zawsze tak łamałam stereotypy. Bo ja zawsze byłam inna. To trzeba powiedzieć, że zawsze byłam inna. Ja chodziłam w różowych szpilkach, z kotem na smyczy. To byłam ja. Aha. Moja mama zawsze tylko tak... No, mój tata tylko tak... O! No, to miłej zabawy, dziecko. A oni po prostu zbierali szczękę z podłogi.
ale jakby nigdy mi nie powiedzieli niczego. Mhm. Na zasadzie pozwolili mi być sobą. Mhm. Wiedzieli, że oberwę za to. Mhm. Wiedzieli. Wiesz, 13 lat temu. Polska 13 lat temu. Tak. Masakra. Wiedzieli, że gdzieś tam oberwę za to, ale okej. Pozwolili ci popełniać pewne rzeczy i tak, uczyć się na własnych tak, doświadczeniach. Tak, i dzięki temu ja jestem tym, kim jestem teraz, mhm. wiesz? Bo ja, okej, ja zrobię błąd, ale ja się zaraz podniosę z tego. Ja wiem, co zrobić. Tak, no i dobra, wracając do rzeczy, wiesz, dobra. No to weszłam na ten wizerz, no i tam czytam. No to ja dzwonię do tych Czech. No właśnie, bo to w Czechach. W Czechach, nie? Co nie? No i tam do mnie po tym Czesku, nie? No dobra, z Czechem się dogadam. Byle tylko nie powiedzieć szukać, nie? No bo to wiadomo, tak, co u nich znaczy, tak? I faktycznie to znaczy. Jakby było, szukam doktora. Byłoby ciekawe. No. No i jakoś umówiłam się, słuchaj, na wizytę. To było bardzo szybko, no bo wiesz, wtedy to nie było tak popularne. Tak, więc terminy były pewnie lepsze. Ja dostałam termin za 2 tygodnie. O, to na dzień dzisiejszy, to wiesz. Serio? No. I pamiętam, że wtedy dodatkowo chciałam zrobić sobie liposukcję boków. Mhm. I on mówi, okej. Okay. No i ja pojechałam na tą operację. Słuchaj, w dniu operacji zrobili mi w ogóle badania, no i na stół i byłam po operacji. I ja nie zapomnę, Agnieszka, nie zapomnę tego, jak ja zobaczyłam piersi moje, które były kwadratowe, obrzydliwe, opuchnięte, bo drogie koleżanki, jeśli myślicie, że te piersi wyglądają pięknie po zabiegu, to nie wyglądają. Zaraz powiedz. To jest po prostu kwadratowe, to jest jedno większe, mniejsze, wiesz, to jest na zasadzie takiej, każdy normalny człowiek powiedział, o Boże, nie? A ja się rozpłakałam. Ze szczęścia. Boże, ja mam piersi. I wiesz, i mógł mi ktoś mówić, że ale przestań, ale Boże, ale ja to miałam w głowie, wiesz, Aga? Ja to miałam w głowie i uważam, że operacje plastyczne są spoko, są super. Do momentu, kiedy nie zaczynają nam szkodzić. Wiesz. Chcesz coś na ten temat więcej tak, powiedzieć? Tak. Chciałabym powiedzieć, że żyjemy w czasach, gdzie media sterują wszystkim. I wszystko jest okej, kiedy te media edukują, pokazują, kształtują gdzieś coś. Ale zaczyna być nie okej, kiedy one zaczynają krzywdzić i zabijać ludzi. Do takich sytuacji to chodzi. Niestety. Ja to obserwuję, ponieważ poznałyśmy się na forum operacjach plastycznych, bo ja tam od początku działałam na tej grupie. I to jest w ogóle, ile kobiet do mnie napisało, ile ja widziałam zepsutych, nie do naprawienia już, brzuchów, piersi, twarzy, ud, rąk. To jest straszne, wiesz, i zaczyna mnie, jeszcze zaczyna, mnie to wkurza, kiedy ktoś, bo zrobił coś w barterze, ja nie mam nic do tego, wiesz, rób w barterze coś, czy okej, ale miej świadomość, że ty nie krzywdzisz innych, nie pchasz innych na minę. Czyli chodzi tutaj o to, że ktoś komuś polecił lekarza, który nieumiejętnie zrobił zabieg. I polecenie było na zasadzie, że ten lekarz zrobił tej osobie zabieg w barterze, która bezpłatnie. Jest sławna, tak? Dosyć mocno. Ja słynę z tego, że no ja nie pałam sympatią do influencerek. Nie będę tego ukrywać, tak? Nie pałam, dlatego że ja mam jedną zasadę, jeżeli jakiegoś lekarza albo coś poleca influencerka, jakaś taka na zasadzie, która poleca wszystko, to wiesz, żeby tam nie iść. To ja bym tam w życiu nie poszła. Bo jeżeli ty się zajmujesz tylko, tak jak masz swoją działkę, ty, tak? I ty to robisz naprawdę merytorycznie, widzisz, pokazujesz skład. O, tu jest skład do kitu. Ale ty, Aga, nie idziesz zaraz i nie reklamujesz opon zimowych. Ale rozumiesz, w momencie, w którym ty zajmujesz się jedną działką i ty masz przede wszystkim papier, ty jesteś magistrem kosmetologii, ty masz wiedzę w głowie, ale nie możesz na przykład ty wypowiadać się o branży, powiedzmy, ekonomicznej teraz, jakbym cię, tak, wiesz,
No, bo by ci dali, nie wiem, coś, jakiś kredyt, żebyś zareklamowała, czy jakieś opłaty, czy cokolwiek, nie masz wiedzy. Mhm. To, że ktoś przeczyta jedną książkę, o ile ją w ogóle przeczyta, nie daje ci uprawnień do wypowiadania się na temat czegoś takiego jak operacja. Mhm. Bo tu mamy do czynienia z żywym organizmem, z człowiekiem. Naruszane są tkanki, ciągłość tkanek, naruszana jest... Są narządy i wkurza mnie to. Wkurza mnie to, bo widziałam w swoim życiu wiele zepsutych operacji i wiele kobiet do mnie pisało i po prostu ja wiem, wiesz, to są, idą za tym pieniądze, bo wiesz sama, ile kosztują operacje plastyczne. Tak. Ja na swój brzuch, który nie wygląda dobrze, tej pory wydałam 80 tysięcy i nie naprawię go. Bo właśnie, może podbierzmy ten temat od samego początku i powiedzmy, bo nie każda osoba musi sobie z tego zdawać sprawę, że coś takiego jak influencer marketing w kontekście operacji plastycznych istnieje i jest dość trudny do wyłapania, pomimo tego, że aktualnie są te zalecenia, żeby tam oznaczać reklama, współpraca, ale nie każdy influencer się do tego stosuje. I też ja słyszałam nawet o takiej sytuacji, podobno niektórzy lekarze nawet nie chodzi o to, że współpracują na takich zasadach z influencerką, tylko z jakąś zwykłą dziewczyną, której robią operację, ale potem ona jest na przykład na takiej grupie i ona opowiada, że ten lekarz zrobił super, że jest wszystko w porządku, tak. Więc to nawet nie musi być influencerka. I chcemy tutaj przede wszystkim zwrócić na to uwagę, jak warto zachowywać ostrożność i robić naprawdę dobry research. Tylko to jest tak ciężkie w dzisiejszych czasach i ja naprawdę zawsze mówię, Boże, proszę Cię, weź sprawdź, choćbyś miała pół roku sprawdzać, proszę Cię, wiesz, bo to jest nieodwracalne czasem, nie da się już niektórych rzeczy naprawić. Ja wiem sama po sobie, ja jestem świetnym przykładem tego. Ja w swoim życiu wydałam naprawdę bardzo duże pieniądze na operacje. Mhm. Tak jak Ci powiedziałam, mnie się lepiej pytać, czego ja nie mam zrobionego, bo ja mam wiele rzeczy zrobione. I miałam pomyłki w medycynie estetycznej, w permanentnym makijażu, w operacjach plastycznych. Przeżyłam wszystko na swojej skórze. Mhm. Ja wiem, z czym to się je. Ja wiem, z czym, jak to wygląda, ile to kosztuje, a ile potem trzeba znaleźć kogoś, kto w ogóle się podejmie naprawy. Mhm. Wiesz, bo to jest najgorsze. I ja naprawdę uczulam, kurczę, dziewczyny, proszę Was, weryfikujcie, naprawdę weryfikujcie, nie idźcie na słowo, że ktoś wstawił piękne zdjęcia, bo ja widziałam piękne zdjęcia od pewnego lekarza. Najsławniejsza influencerka go reklamuje. Wiesz, o kim ja mówię, tak nie będziemy podawać tak, teraz. Nie, to nawet nie chodzi o kłopoty, ale ja nie chcę nabijać temu komuś, wiesz, popularności. Też tak, prawda. A kobiety po prostu wychodziły zmasakrowane, jedna nie przeżyła tej operacji. To jest głośne, wiesz, TVN zrobił materiał i to w ogóle dalej, i tego kogoś dalej, on jest reklamowany. Mhm. I wiesz, ja na to wchodzę i mnie trzepie i ja mam po prostu już, ja dostaję świeżbę, jak to mówię. I wszystko, mnie już łapie złość, jak ja nawet o tym mówię. I te kobiety tam idą i one płacą po 30, po 40 tysięcy, one się zadłużają, bo one chcą się czuć dobrze. I jak słyszę potem ludzi z drugiej strony, po co szła? Ma to, co chciała. To ja bym się tak odwróciła, tylko i tak bęk, nie? Bo wiesz, jak można komuś coś tak powiedzieć? Idę, bo chcę dla swojej głowy coś, chcę się czuć lepiej. Jaki masz z tym problem? Zwłaszcza jeżeli idziemy do lekarza, czyli osoby, która się powinna zająć naszym zdrowiem. I to nie jest tak, jakbyśmy szły do jakiejś randomowej kosmetyczki. Nawet to już nie chcę na kosmetyczki źle mówić, bo to nie o to chodzi. Ale powiedzmy sobie, nawet pani, która nie ma jakiegoś wykształcenia, tam robi paznokcie. To nie jest tak. Jednak medycyna estetyczna jest znacznie poważniejsza. Ale gdybyś mogła dać jakąś radę na przykład na temat tego, jak robić dobry research. Czy masz jakieś polecenia, wskazówki? Wiesz co, ja przede wszystkim zawsze polecam wchodzić na wszystkie fora, zapisz się na jakich jesteś. Niestety to zajmuje czas, ale angażujemy w takich czasach, że wszystko jest tak owiane marketingiem, że najgorszy bullshit zostanie Ci sprzedany jako po prostu coś fantastycznego.
I dla mnie no to przede wszystkim wszystkie fora o operacjach. Pisanie w ogóle do dziewczyn, które były u danego lekarza. Mhm. Nie do jednej. Mhm. Napisz do 10. Tak. Napisz do 10. I przede wszystkim konsultacja. Mhm. Idziesz na konsultację i ty zobacz, czy ten lekarz, jak on do ciebie podchodzi. Mhm. Jakie ma do ciebie podejście. Bo jeżeli on robi taśmowo, bang, 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 to nie jest ktoś dla ciebie, wiesz? Mhm. Bo przede wszystkim lekarz powinien zrobić wywiad z tobą. Jakie są pani oczekiwania? O! Jak pani by się widziała w czymś, tak? Bo nie możesz szczupłej dziewczynie, która waży 45 kilo, ma 60, wiesz, mhm, biuście, tak? Włożyć wkładki 500 ml. No nierealne. Nie, realne, bo ja widziałam u jednej pani włożone 540. Ojej. I ten biust jest mniej więcej tu, wiesz o co chodzi, tak? Więc lekarz, który ci proponuje coś takiego naprawdę odjechanego i nierealistycznego, to uciekaj. Mhm. Ty uciekaj. Przede wszystkim lekarz powinien z tobą siedzieć godzinę na konsultacji. Jeśli potrzebujesz godzinę, mhm, to jest godzina, Aga. Mhm. Bo to on powinien sprzedać się tobie, mhm, a nie ty jemu, mhm, bo to ty mu zapłacisz pieniądze, mhm, to ty jesteś klientką i złudna jest, że o, bo lekarz, wiesz o co chodzi, ale to jest człowiek, mhm, to jest jego praca, ty mu dajesz swoje pieniądze, więc ty jesteś klientką i ty masz prawo pytać, wymagać, dziewczyny się go boją, mhm, ja nie rozumiem, bo ale co miałam powiedzieć, no masz prawo, mhm, to jest twoje prawo, ty pytaj. Jeżeli widzisz, że lekarz nie podchodzi do ciebie indywidualnie, jeszcze tym bardziej chirurg plastyk, mhm, uciekaj. Uciekaj, Aga. Bo wiesz, dla mnie robienie czegoś taśmowo albo na zasadzie dobra, wsadzę takie, bo tak lekarze też podchodzą. Mhm. Dobra, tu cię gdzieś tam narysuję, tak? Albo no mówię pani, bo to się robi tutaj, tak? Jak to znaczy to się robi? Ja rozumiem, mhm, że technika jest techniką, ale ja mam inne rysy twarzy. Ja mam inną budowę ciała niż ty. Ja na przykład chciałam zrobić sobie lip lift, który masz ty zrobiony. Mm. I lekarka mi powiedziała, ależ absolutnie. U pani nie ma dużej przerwy. Mm-hmm. I to jest lekarz. Właśnie. Rozumiesz? Że potrafił powiedzieć nie. Ona mi powiedziała nie. Mm-hmm. Rozumiesz? I to jest lekarz. Byłam w Krakowie u najsławniejszego lekarza od abdominoplastyki, tak? Mhm. I ja mi powiedział, bo z moim brzuchem, tak? Myślałam, może abdominoplastyka pełna, jak nie, to 360, może mini. I on ze mną spędził godzinę na konsultacji i on mi mój brzuch, mhm, patrzył, oglądał i on mi powiedział tak, ja nie będę pani naciągał na pieniądze, mhm, bo efekt nie będzie zadowalający. I to jest lekarz. I to jest lekarz. I to jest lekarz, do którego ty możesz iść. Oczywiście ty nie masz gwarancji, że coś pójdzie nie tak, bo każdy z nas jest inny. Mhm. I ty musisz mieć w głowie to, musisz, że coś może pójść nie tak, bo nie wiesz, co się stanie na stole operacyjnym. Nie wiesz, jak twoje ciało zareaguje. Nie wiesz, czy nie zrobi ci się martwica, czy ci zaraz nie odpadnie kawałek skóry, czy ci implant nie wyleci. Nie wiesz. To już nie jest wina lekarza, bo to się dzieje. Tak, mhm, reaguje twoje ciało. Twoje ciało może nie przyjąć implantów. Lekarz tego nie wie. Mhm. Ja. Wiesz, nie ma badań, które tak ci zrobi, że twoje ciało odrzuci. Tak? Mhm. Pamiętaj, że implant jest ciałem obcym, czyli nasz układ immunologiczny, on go atakuje, nie? Limfocyty już tam po prostu, wiesz, uzbrajają się, o, mam ciało obce. Atakuje, mamy stan zapalny w organizmie, może organizm odrzucić. Mhm. Dlatego ja mówię, że jeżeli komuś się wydaje, że to jest iść, zapłacić pieniądze, się położyć, mhm, to jest idiotą. Jest idiotą, no przepraszam, no ale ja nazwałabym to pewnie bardziej dosadnie, natomiast staram się być naprawdę kulturalna, bo takowa nie jestem na co dzień i ze mną pracuje się bardzo prosto. U mnie jest coś białe, czarne i albo jest tak, albo jest tak. I ja nazywam rzeczy po imieniu i to już nawet kontrahenci, najwięksi kontrahenci, do których może powinnam być bardziej taktowna, ale oni się już nauczyli, że rynkowska taka jest. Ale ze mną jest krótko. Robimy, robimy. I oni mówią, że oni mnie szanują, nie? Bo tu jest kalkulacja, okej, okay, ale jak jestem gdzieś tam normalną, prostą dziewczyną, wiesz, o co chodzi. Ja nie będę trzymać kija w ostatniej części układu pokarmowego, bo tego nie lubię. Kiedy sytuacja tego wymaga, kiedy siadam do stołu z największymi, z Teslą, powiedzmy, do rozmów, siadamy, czy z innymi,
Owszem, jestem taktowna, ale też nie pozwolę sobie wejść na głowę. Mhm. Nie pozwolę sobie dać do zrozumienia, że jestem kobietą i czego ty tu chcesz? Mhm. Nie. To już nie te czasy, Aga. Ja kiedyś byłam inna. Mhm. Kiedyś robiłam rzeczy, na które nie miałam ochoty. Rozmawiałam z ludźmi, z którymi nie do końca chciałam rozmawiać. Uśmiechałam się, a w głębi duszy sobie myślałam, Boże, co ty robisz? Mhm. Wyjdź. Wyjdź. Dzisiaj wyjdę. Wróćmy więc do ciebie. Mhm. Byłaś w Czechach i miałaś ten pierwszy zabieg. Tak. Czy chciałabyś powiedzieć, co było potem? Tak, no to wiadomo, potem były, wiesz, usta, tak, były mezoterapie na twarz, były brwi permanentne, oczywiście ta moda, te cienkich kresek, pamiętasz? Dobrze, że jeszcze się nie opalałam i nie malowałam ust na biało, żeby było perfekto. Po prostu tak, tamtych, moda tamtych lat, to był ten czas, tak. Wszyscy pamiętamy, tak, w ogóle, okej, nie? I potem na długi okres czasu ja gdzieś tam przestałam, znaczy robiłam medycynę estetyczną, bo stwierdziłam, że więcej nie potrzebuję, jest okej. Okay. Ale potem nagle w ogóle, no ja też tam gdzieś zawsze, wiesz, uprawiałam sport, nie? I ja w pewnym momencie trochę podupadłam na zdrowiu, wiesz? Bo ja o siebie nie dbałam, co tu dużo mówić, tak? Praca w ogóle, ble, 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 rozwój, 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 rozwój. Błędne koło. Błędne koło, Aga. Bo gdzieś tam, wiesz, bo musisz się rozwijać, bo coś. I taki, wiesz, gonisz tego w ogóle króliczka, tego w ogóle ten syndrom tego kłamcy takiego, syndrom oszusta w głowie, wiesz, w psychologii tak zwany określony. Biegniesz, język wywieszony, biegniesz. I się mocno rozchorowałam. Brałam ogromne ilości tabletek. Nie wiedzieli, co mi jest. Mój układ immunologiczny wariował, mój żołądek wariował. Potrafiłam wstać rano, być 5 kg grubsza z wody. Potrafiłam 8 kg wody nabrać w ciągu jednego dnia. To było straszne. Wszystko w okolicy brzucha. Mówię, holy shit, co jest? Dieta pudełkowa, trener, siłownia, nic. Okej, idziemy do lekarza. No, słyszała coś pani o takim czymś jak obrzęk tłuszczowy? Ja mówię, o, słyszałam. No, to generalnie może sobie pani tego trenera dalej mieć. Tylko liposukcja. Jeden lekarz, drugi lekarz. No to ja znowu, i zobacz jaki błąd, robiłam research. I patrzę, o, jest jeden lekarz w Czechach, który robi świetnie abdominoplastykę. I mój błąd, bo ja nie powinnam pisać do dziewczyn, które miały u niego abdominoplastykę, tylko które miały u niego liposukcję. Nie sprawdziłam. Nie napisałam do żadnej dziewczyny, która miała liposukcję. Pisałam z dziewczynami, które u niego miały piersi, bo robi piękne piersi i robi pięknie abdominoplastykę. Ale niekoniecznie po drodze mu było z liposukcją. Zrobiłam liposukcję brzucha i boków. I zaczął się dramat. Zaczęły się nierówności. Zaczęła mi wisieć skóra. Zrobiło się mi na brzuchu taka kieszonka, po prostu skóry z takimi nierównościami obrzydliwymi. Ja mówię, no nie, no dramat. Co ja mam z tym zrobić? Wiesz? No mówię, nie będę szła w jakieś tam jakieś fale czy coś, bo wiedziałam, że mi to tego nie rozbije. Wiesz, o co chodzi? Wiedziałam, że to nie jest ta droga. Wiedziałam, że tu już idzie chirurgia. Tylko i wyłącznie chirurgia. Szukałam lekarza. Znalazłam lekarza. No, krzyknął mi 55 tysięcy. Za naprawę? Za naprawę. Dodatkowo dołożyłam sobie jeszcze lift brwi. Dołożyłam sobie jeszcze przeszczep tłuszczu pod oczy. I dołożyłam sobie jeszcze modelowanie brody tłuszczem, nie? No, kwota wyszła duża. Kwota wyszła duża, ja o niej mówiłam, bo nigdy nie ukrywałam kosztów operacji plastycznych, żeby ludzie też wiedzieli, ile to kosztuje. Oprócz kosztów operacji plastycznych, sama dobrze wiesz, że jeszcze jest coś takiego jak rekonwalescencja, która też kosztuje. I to nie mało, tak? Także, żeby ludzie wiedzieli, jak to wygląda. To nie jest na zasadzie idę, smaruję i idę, nie? Bo potem jeszcze jest historia druga. Na zasadzie, jak nie zadbasz, no, to w
wiesz jak jest. Może się skomplikować jeszcze bardziej wszystko. No i wydasz 3 razy więcej. Właśnie. No i... Ja się położyłam na ten stół. Lekarz mi gdzieś tam powiedział, że on mi nie obiecuje wiele. Mhm. A, jeszcze dołożyłam do tego plazmę. Mhm. No więc zrobiłam kombo. I było fajnie. Wydałam kolejne 10 tysięcy na same masaże. Mhm. No sama o tym wiesz, że potrzebne są masaże po liposukcji. To też kosztuje, bo nie możesz iść do byle tam kogoś, tylko do kogoś, kto naprawdę... Już się specjalizuje w tych masażach. Dokładnie. Są specjalistyczne. A te masaże też nie są tanie, więc wydałam 10 tysięcy na masaże. Mija 2 lata od zabiegu. Co mogę powiedzieć? Nie obwiniam lekarza. Nie obiecywał mi nie wiadomo czego, ale wyrzuciłam bardzo dużo pieniędzy w błoto. Mhm. I wiem, że nie da się cofnąć niektórych rzeczy zrobionych wcześniej źle. I nie boję się o tym powiedzieć. Wywaliłam kupę kasy w błoto. Naprawdę, no... Czy mnie to boli? No boli mnie to, wiesz? Boli mnie to, bo ja nie będę ukrywać, że ja gdzieś tam nie miałam jakiejś nadziei. Mhm. Ja nie będę ukrywać, że nie mam kompleksu z powodu mojego brzucha. Mam. Aga, mam. Wiesz, tym bardziej, że mam w głowie jeszcze to, że ja tyle kasy za to zapłaciłam. Tej kasy mi nikt nie dał. I ja na tą kasę musiałam zarobić. Chodziłaś na te masaże, ty się smarowałaś tym wszystkim. Jednocześnie ty jesteś aktywna fizycznie, dokładnie. Bo to nie jest tak, że robisz operacje plastyczne dokładnie. I zapominasz o ćwiczeniach. Dokładnie, dokładnie. To nie jest, wiesz, ludzie mówią, poszłam na łatwiznę, bullshit. Nie, ja nie poszłam na łatwiznę, ludzie, ale wy się mnie zapytajcie, wy po prostu zadajcie mi pytanie, słuchaj stara, czemu to zrobiłaś? I ja ci odpowiem na to, bo ja nie jestem osobą, która mówi, o Jezu, nieważne. Nie, ja taka nie jestem, zapytaj się mnie o wszystko, wszystko ci powiem. Nie ma u mnie tematów tabu. Nie jestem taką osobą. Właśnie ja mówię szczerze, walę prosto z mostu, żeby kogoś wybić z takiego przekonania, że o Jezu, no co to tam jest, iść na operację. Nie? O Jezus Maria, no ma pieniądze, no to sobie chodzi. No robi sobie, no bo chodzi. No a czego narzeka? No bo mam prawo narzekać. Mhm. Wiesz. Ja jestem ostatnią osobą, która poleci drugiej osobie operację plastyczną, ale jestem pierwszą osobą, która złapie cię za rękę i zaprowadzi cię do chirurga, jeżeli będziesz codziennie rano wstawać, będziesz miała traumę, nie będziesz mogła na siebie patrzeć. To jest psychika. Wiesz, to jest psychika. I ja zawsze mówię, ja nigdy nie polecam operacji plastycznych, ale jeżeli ma ci to dać swobodę w głowie, jeżeli masz się poczuć lepiej, jeżeli masz nabrać pewności siebie, jeżeli masz patrzeć w lustro i powiedzieć, fuck, ale zajebiście wyglądam, to idź. Idź, ale miej w głowie, że nie wszystko jest takie piękne i proste, że musisz o to dbać, że musisz mieć też w głowie to, że może coś pójść nie tak, że to nie jest bezkarne takie, wiesz o czym mówię, tak? I tu powinniśmy się też skupić na tym, że to nie jest takie proste. Iść, dobra, znalazłam lekarza, okej, mam fajnego lekarza, wszystko było okej, ale wiesz, kładąc się na stół, musisz mieć w głowie to, że się nie obudzisz. Na przykład. Musisz wiedzieć, że może dojść do zatoru. Czemu o tym nie mówi się? Tylko się mówi, pokazuje się efekty. Właśnie. Bo to jest marketing, bo to są pieniądze. Ja jestem za tym, żebyśmy zarabiali pieniądze. Nie mam nic do ludzi, którzy reklamują, którzy idą w barter, którzy coś tam... jeżeli robią to, mając kręgosłup moralny, z kręgosłupem moralnym, spoko. Będę klaskać. Ale jeżeli robisz to sprzedając ludziom kit i wysyłając ich na rzeź, nie. Nigdy nie będę klaskać do tego. Nigdy, wiesz, bo ja nawet duże słowa mi się cisną na usta, nazywając takie osoby, ja nie wiem, jak one mogą spać, wiesz? Bo ja bym, Aga, nigdy w życiu nie poleciła lekarza, który pierwszy mi gdzieś tam spieprzył liposukcję, żeby dziewczyna poszła na liposukcję. No właśnie. Bo ja zawsze pisałam tak, wiesz, biusty, widziałam jego biusty i są piękne, ale liposukcji ci nie mogę polecić. I to jest opinia. Wyślę ci zdjęcia bez filtra. To jest w ogóle druga część, Aga. To jest coś, o czym w ogóle to powinno być zakazane w momencie, kiedy pokazujesz efekty medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej. Boże.
filtry, ale też światło czasami da się wyłapać, bo to od światła też wiele zależy. Ja powiem Ci, że ja po prostu jestem chora, ale wiesz, co mnie najbardziej boli? Kobity. Widzą tą kobitę, że przecież widzą, że ona ma filtry nałożone. Pięknie wyglądasz. Nie no, fantastyczny efekt. Ja sobie myślę, Boże. Pytanie, czy to nie jest takie myślenie życzeniowe, że ta osoba, która na przykład chce iść na operację do danego lekarza i spotyka osobę, która ją zapewnia, że to jest dobry lekarz, no ta osoba wierzy, że na pewno to będzie wszystko dobrze i uzyska fajne rezultaty, chce wierzyć w to, co ta druga osoba mówi i może właśnie gdzieś wtedy to takie poczucie, że może lepszy research, może coś, może gdzieś tam tylko ucichnie ten głosik. Wiesz, co jest najgorsze, że właśnie nakręcasz się. Mówisz, Boże, będę wyglądać tak samo pięknie. A potem przychodzi proza życia i rzeczywistość. I wiesz, co potem jest w głowie? Potem jest załamanie nerwowe. Potem jest depresja. Potem są łzy. Naprawdę odbija na psychice w ogóle. Ja nienawidzę tych wszystkich filtrów. Ja dlatego zawsze oznaczam no filter moje zdjęcia. Tak. Nienawidzę tego. Wiesz, bo to, jakie to odbija w ogóle na psychice młodych ludzi. O, tak. Aga, zrobili badania, 89% nastolatków poprawiłoby w swoim wyglądzie coś. 89%. Tak. Rozumiesz? Że już nawet dzieciaki poniżej 10 roku życia potrafią mieć taką myśl, że powinny iść na dietę. W ogóle dziecko poniżej 10 lat, ono w ogóle... Wiesz, mnie w ogóle wkurza ten body positive ruch, tak? Tak? Bo wkurza mnie, wiesz dlaczego? No. Bo znaczy intencja tego była fajna, ale to poszło w złą stronę. Bo jeżeli na Fashion Weeku mamy wyjątkowo wychudzone modelki w rozmiarach mniejszych niż 34 i firmy mówią, my jesteśmy body positive, bo puścimy jedną modelkę w rozmiarze 38, rozumiesz, o co chodzi? To Ci się gryzie po prostu. Mi się to gryzie. To jest nieprawda. To jest promowanie, my jesteśmy body positive. My jesteśmy, w ogóle wszystkie kobiety kochamy, tak? Ale no nie kochacie wszystkich kobiet. Bo dla mnie puszczenie modelki w rozmiarze 38 to nie jest pulchna osoba. 38 i określanie jako modelka plus size. Plus size. Obrażasz, gdzie tu jest no, to z plus size? I to jest body positive. Wkurza mnie to. Bo okej, bądźmy body positive, tak? Bo każda z nas ma pory rozszerzone. Jak ja bym Ci pokazała moje rozstępy, to rozumiesz, o co chodzi. Ja po prostu, ja się śmieję. Ja czasem rzucam takie zdjęcia specjalnie, wiesz, z pryszczami, ze wszystkim, żeby pokazać się ludziom. Ja tak wyglądam. Wiesz, to, że ja mam operację, bo wszyscy mi czasem mówią, ty, ale ty w ogóle wiesz, no ale jesteś taka pooperowana, wie, no i co? Ale że ludzie się potrafią dziwić, że tak, nie boisz się mówić o swoich pewnych mankamentach. Że ja mało tego mówić, pokazywać się, rozumiesz? Jezus! Jak to? Powinnaś być kryształowa. Ja powinnam nałożyć na siebie 15 filtrów, rozumiesz? Nie! Właśnie, bo to jest ten skrót myślowy, no nie? I dlatego powiedziałam na samym początku, że chciałam przybliżyć Twoją osobę, żeby pokazać, że właśnie Ty nie jesteś tą taką stereotypową kobietką, która leci gdzieś tam robi. Wręcz przeciwnie. Nie. I ja sama pokazujesz i mówisz, że to nie jest wcale tak, jak się ludziom wydaje. Nie, to nie jest tak. To wszystko, wiesz co, to wszystko zostało jakoś tak przypudrowane, oplecione jakąś taką piękną, cukrową historią, ale w środku jest pestka. Wiesz, i ja naprawdę, ja nie cierpię takiego, nie lubię takiej obłudy, czegoś takiego. Nie cierpię, nie trawię, nigdy nie będę tego trawiła. I wiesz, patrzę na te influencerki i ona, wiesz, ten filtr na twarzy. No póki co jestem zadowolona z efektów, wiesz, tydzień po, nie, ty nie mów tydzień po, ty powiedz po roku, nie? Bo ja nie miałam operacji nosa. Chociaż, wiesz, dużo dziewczyn się mnie pyta, a gdzie robiłaś nos, nie? I ja, wiesz, nie oburzam się, że ja, wiesz, akurat mówię, akurat nos mam swój. I się śmieję, i wiesz, o przepraszam, ja mówię, ale nie przepraszaj mnie, bo jeżeli, wiesz, ja weszłabym na swój profil, widzę, Jezu, cycki, liposukcja chyba z 4 razy robiona, tak? Powieki, wiesz, lift brwi, tutaj pod oczy tłuszcz, no to wydaje się, że no, dziewczyna robi sobie rzecz, tak? A że mam nos ładny, prosty, mały,
no to wygląda jak po operacji. Mhm. I ja się dziwię, wiesz, i dziewczyny zawsze, nie gniewaj się, czy przepraszam, ja mówię, luz. Ja mówię, słuchaj, też bym sama siebie zapytała. I one, wiesz, i one się śmieją, nie? I one się śmieją, ale dużo dziewczyn mi też mówi, że jak wysyłam zdjęcia, mówię, wiesz co, wyślę ci zdjęcia w normalnym świetle, żebyś widziała dziennym, jak wygląda mój brzuch. I one potem mają takie, dziękuję. Wiesz? I ja mam takie poczucie, że ona wie, jak to może wyglądać, bo widzisz, wracając do liposukcji, z którą no, mam bardzo dużo wspólnego, tak, bo wykonywałam ją 4 razy, to nikt ci nie powie, że skóra ci będzie wisieć. Nikt ci nie powie tego, że najprawdopodobniej będzie cię czekało lift tej okolicy. Nikt ci nie powie, że po liposukcji pleców będzie ci wisiała skóra. I że musisz znaleźć potem lekarza, który ci zrobi autorską operację liftu pleców. Tego nikt ci nie powie. To ci powie ktoś taki jak ja, kto ma takie problemy. Kto wie, z czym się teraz musi zmierzyć. I tak ważne jest właśnie robienie researchu i dzielenie się opiniami i mówienie prawdy o tym wszystkim, wiesz, bo jedna operacja czasem niesie ze sobą lata. Lata naprawy, operacji, jak cię na to stać, to jeszcze okej. Ale co, jeśli na tą jedną operację wzięłaś kredyt? A są takie osoby? Jest ich bardzo dużo. I okazuje się, że musisz spłacić kredyt, ale wyglądasz strasznie, jesteś zmasakrowana. Jest gorzej. I to jest tragedia. I wtedy szwankuje ci psychika. I wtedy jeszcze ludzie, którzy ci mówią, mówiłam ci, po co to robisz? Dobijasz tą osobę. Kopanie leżącego. Wiesz, ja ci powiem tak, rodzice nigdy moi nie gdzieś tam, no pozwolili mi być taką, jaką jestem, ale ja nigdy ze strony mojej mamy nie miałam wsparcia, co jeśli chodzi o operacje plastyczne. Ja pamiętam, że jak szłam na operację piersi, to usłyszałam takie dosyć bolesne słowa od mojej mamy, bo mi powiedziała, że jak zostaniesz warzywem po tej operacji, to cię oddam do najtańszego ośrodka opieki społecznej. Oj. To były słowa mojej mamy. Ja pamiętam, że jak leżałam na tym stole już, wiesz, zimnym, to ja sobie te słowa przypomniałam. I ja mówię, trudno. Po 15 latach od tej, znaczy 15, no po 10 chyba w sumie tak latach, moja mama do mnie przyszła i powiedziała, że ona mnie rozumie, czemu ja tę operację zrobiłam. Ale to było w momencie, w którym pomogłam spełnić jej największe marzenie. Jedno z... I ona dopiero wtedy mi to powiedziała. Ale ja pamiętam to słowo, które ona mi powiedziała, wiesz, bo to boli, nie? Więc ja nie miałam wsparcia. Po drugie pamiętam, jak wstawiłam na Facebooka post, nie wstawiałam cycków. Wstawiłam tylko napis, pamiętam, że żyję i jestem najszczęśliwsza na świecie. Musiałam ten post usunąć. Fala hejtu, jaka się na mnie wylała, obrzydliwa. Wolałabym coś kupić swoim dzieciom, niż zrobić sobie cycki. I czym się chwalisz? 319 komentarzy. Musiałam usunąć post. Ja najszczęśliwsza na świecie i komentarze. Ludzi, którzy mnie znali, koleżanek ze szkoły. Dlatego jak patrzę 13 lat wstecz i patrzę teraz, cieszę się, że świat się zmienia. Cieszę się, że się o tym mówi. Mówi się za mało o konsekwencjach operacji plastycznych. Mówi się za mało o researchu. Mówi się za mało o prawach pacjenta. O tym się mówi za mało. Za dużo się pokazuje marketingu, czyli efektów operacji plastycznych, zdjęć, które są wyfiltrowane, które są przerobione. My nawet tego nie widzimy, one są przerobione. Tego jest za dużo. Bo wiesz, same operacje plastyczne są ok. Tylko w momencie, w którym już nie zaczynają cię zagrażać, nie? No, czyli ten taki umiar gdzieś tam, no ja mówiąc o umiarze, tak, potrafię powiedzieć o umiarze. Potrafię powiedzieć, bo jestem ofiarą tego, że nie miałam gdzieś tam umiaru, że nie zrobiłam dobrego researchu, że nie dopytałam, że nie zapytałam. Tak, moja wina. Tak. Czy jestem gdzieś tam tego winna? No jestem.
Dziś jest to moją winą, mimo tego, że lekarz powinien mnie poinformować, ale ja też powinnam pytać. Więc gdzieś tam czuję się współwinna w sytuacji, w której teraz jestem z moim brzuchem, który jest nie do naprawienia. No muszę z tym żyć, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że ja o tym otwarcie mówię, to inne dziewczyny nie popełnią tego błędu, wiesz? Bo naprawdę wiem, z czym to się je. A czy Ty próbowałaś kontaktować się z tym lekarzem po nieudanej liposukcji brzucha, tym pierwszym? Czy tak. On coś z Tobą rozmawiał na ten temat? Powiedział mi, że no takie mam predyspozycje. Aha. I nie mógł Ci tego na przykład powiedzieć na konsultacji przed, żeby jakoś... Po pierwsze nie zalecił mi po pierwszej liposukcji masaże, a pytałam. Aha. Wiesz, pytałam, ja mówię, a czy masaże są potrzebne? Nie, nosić tylko ubranko. Mhm. Więc jeżeli lekarz mi mówi, że nie... No właśnie. Lekarz. Tak. Widzisz? Widzisz, Aga, jaka to jest spirala wszystkiego, jak to wszystko za sobą ciągnie się i... To jest... Mogłabym książkę napisać o operacjach plastycznych, o powikłaniach po operacji, o tym, co się dzieje potem, o kosztach, o... Gdzieś tam potem tej traumie patrzenia w lustro i powiedzenia sobie fuck, to nie miało tak być. Po co to zrobiłam, nie? Przecież było, no nie było tak źle. No ale wiesz, z drugiej strony sobie potem myślę, no kurczę, no ale chciałam poczuć się lepiej, nie? Bo wymyślałaś. Dobrze, to były moje wymyślenia. Ja mam teraz rachunek od życia. Ja to za to teraz płacę. Ja z tym teraz będę żyła. Kij ci do tego. Pieprzcie się, po prostu. I uważam, że też głośno powinny kobiety mówić. Jak ktoś ci powie, wiesz, na temat operacji coś, odwal się. Nie bójmy się tego mówić. Odpieprz się. A to twoje pieniądze? Prywatna sprawa każdej. Poszłam, zrobiłam. Tak, jeśli chcesz ze mną na ten temat porozmawiać, to możemy porozmawiać. Czemu to zrobiłam? Dlaczego to zrobiłam? Czy żałuję? Czy poszłam to zrobić drugi raz? Czy bym poszła na liposukcję? Poszłabym, ale zrobiłabym większy research, zadawałabym więcej pytań, żądałabym więcej od lekarza, bo masz do tego prawo. Nie zrobiłam tego. Mój błąd. Trudno. Po jakim czasie zaczęłaś widzieć, że coś jest nie tak? Po roku. Bo liposukcję długo się goni. Pamiętaj, że generalnie każda operacja pierwszych efektach możemy mówić znikomych po pół roku. O dobrych efektach po roku, o efektach takich stałych po dwóch latach, jeśli chodzi o liposukcję. Trzeba też powiedzieć głośno, że liposukcja zaburza mocno gospodarkę hormonalną. Bo o tym też mało osób wie, że przecież hormony kobiece są zlokalizowane w tkance tłuszczowej. Pamiętaj, że masz wyrywany tłuszcz z organizmu. Organizm głupieje. Pamiętaj, że okej, w miejscu, w którym został Ci odessany tłuszcz, on się nie pojawi, ale pojawi się w innym miejscu. Zamknięte koło. Kolejny raz. Nikt Ci tego nie powie. Będzie Ci zwisać skóra. Nikt Ci tego nie powie. Wiesz dlaczego? Bo jesteś klientką długoterminową. To jest tak samo o tych wszystkich coachach, na których ja też jestem chora w internecie. Wiesz, bo jeżeli idziesz do terapeuty, do specjalisty, to on Ci przedstawia jakiś plan terapii. Wiesz, o co chodzi, tak? On Ci czasem daje jakieś leki, czasem nie, w zależności od tego, w jakim stanie psychicznym jesteś, tak? Ale każdy ma jakiś tam plan terapii, który się gdzieś tam kończy. A zauważ, że tak samo Ci mówcy piękni, coacha internetowi, bla, 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 pitu, pierdololo, jak ja to nazywam, tak? Kup program, kup coś tam. Ale on nie ma zakończenia. Sam nie ma planu dla Ciebie, tak. Jak Cię uleczyć, bo wiesz, my żyjemy w czasach, gdzie szukamy gdzieś tam jakiegoś takiego, nie wiem, sposobu na życie, żeby nam ktoś powiedział, jak mamy żyć. Ale nikt Ci tego nie powie. Wiesz, Aga. I tak samo operacje plastyczne, nie? My idziemy, żeby polepszyć swój status życia, bo Ty w głowie masz... Moje życie się zmieni. Tak. Zmieni się, jeśli postawisz mocno nogę i powiesz, okej, zrobiłam to, nabrałam pewności siebie, idę za ciosem. Ale jeżeli będziesz powtarzać dalej utarte schematy stare,
to ta operacja ci tak naprawdę wiele nie da, bo wiesz, często kobiety właśnie mówią, że okej, no idę na operację, bo chcę się poczuć pewna siebie, bo chcę zmienić swoje życie, bo chcę coś tam, chcę lepiej żyć. Ale czy tylko sama operacja zmienia twoje życie na lepsze? Okej, zmienia to, że widzisz w lustrze, że wyglądasz lepiej dla samej siebie, ale czy tak naprawdę ona zmieni twoje życie całkowicie na lepsze? No nie, bo tylko ty jesteś w stanie zmienić swoje życie i wiesz, tkwienie i wmawianie ludziom niektórych rzeczy jest złe, bo człowiek musi sam zrobić ten krok naprzód. Ty musisz sama zacisnąć zęby, żeby coś zmienić. Czy niektóre zmiany bolą? Bolą. Czy będziesz czasem płakać? No będziesz. Sukces czy zmiana w życiu nigdy nie jest dziełem przypadku. Nie ma przypadków w tej sferze. To jest ciężka praca, zdyscyplinowana praca nad sobą. Tak samo jak po operacji plastycznej. Musisz być zdyscyplinowana, żeby o to dbać. Tak? Nie będziesz zdyscyplinowana, efektu nie będzie. I tak samo jest w życiu. Tak samo jest w życiu. Tutaj nie ma półśrodków. Nie ma. A mówienie, że coś jest dziełem przypadku, jest kłamstwem. A powiedz mi, czy jest możliwość, żebyś przybliżyła na przykład to, co dzieje się w głowie po takiej nieudanej sytuacji? Żal. Opinia też najbliższych, nie? Potem, po co ci to było? No oczywiście, no mówię, no moja mama ma stosunek do tego, jaki ma i po co szłaś? Pieniądze znowu wydałaś. No, bez wsparcia naprawdę człowiek się załamuje. Ja się trochę załamałam. Natomiast ja byłam wychowywana taką twardą ręką i u mnie w domu nie można było okazać emocji. Emocje były oznaką słabości. Więc ja nie jestem osobą, która się jakoś tam długo czymś załamuje. Ale tak, codziennie patrzę w lustro i widzę mój brzuch. Codziennie mój mąż widzi to, że gdzieś mi to w głowie siedzi, nie? Dlatego kocham mojego męża przede wszystkim też za to, że jak mu powiedziałam, że chcę zrobić z tym brzuchem porządek, to on mi powiedział, że nieważne, ile by to kosztowało, zrób to, bo widzę, że ci to siedzi w głowie, bo kurczę, Aga, siedzi mi to w głowie. Wiesz, siedzi mi to w głowie, siedzę teraz i wiesz, czuję tą skórę po prostu, która mi wisi, tak? Czuję tą skórę, wiesz, na plecach, bo szykuję się też do operacji plastyki pleców, bo po prostu mam skrzydła na tych plecach. Nie widać tego tak, jak teraz siedzę, ale jak ja stoję i złapię się, to po prostu trzymam wały skóry na plecach. To jest nadmiar skóry, który mi został. O którym mi nie powiedziano. Rozumiesz? Wkurza mnie to, bo okej, stać mnie na to, ale gdyby na tym miejscu siedziała kobieta, której kurde nie stać na to, która poszła, bo chciała i zostaje z czymś takim, no to fuck, nie może tak być, rozumiesz? Nie powinno się mówić o wszystkim. Może pani zostać nadmiar skóry, najprawdopodobniej nadmiar skóry pani zostanie, więc zobaczymy się jeszcze raz na kolejnej operacji, która będzie kosztować 30, 40, 50, 60 tysięcy. I wtedy ta kobieta się zastanowi, wiesz, bo wtedy masz w głowie to, że spotka mnie to i się szykujesz już na to mentalnie, psychicznie i nie będziesz miała takiego rozżalenia. Ale w momencie, w którym ja się czuję oszukana, bo nikt mi o tym nie powiedział, tak, no to ja się czuję teraz z tym źle, tak, bo kurde, ubieram sukienkę obcisłą czy cokolwiek, wisi mi to, wisi mi ten wał skóry. Nie chcę tego, nie podoba mi się to. Nie czuję się okej, nie czuję się z tym komfortowo. Ktoś powie, Boże Nikola, wyglądasz jak milion dolarów. Okej, w twoich oczach, ale w swoich oczach nie. Ktoś mi może powiedzieć, przesadzasz. Nie, nie przesadzam. To ja żyję w swoim ciele. To ja widzę swoje odbicie w lustrze. To ja z tym żyję. To ja to widzę. Ja mam to w głowie. Dla ciebie niech to będzie przesada. Dla mnie to nie jest przesada. Źle się z tym czuję. Czy mam prawo się z tym źle czuć? Mam prawo się z tym źle czuć. Czy mam prawo o tym mówić? Mam prawo o tym mówić. Czy ktoś ma mi prawo powiedzieć, że przesadzam? Ma takie prawo, bo to jest jego zdanie. Akceptuję. Czy mam prawo nie zgodzić się z zdaniem kogoś? Mam. Mam takie prawo i z niego korzystam. Ważne jest akcentowanie tego. Jak sama widzisz, ja mocno akcentuję niektóre rzeczy. Tak, mam prawo. Ty też masz prawo. Ale niekoniecznie ja się muszę zgodzić z swoim zdaniem.
A właśnie, te komentarze, bo mam takie wrażenie, jak gdyby jest jakieś takie społeczne przyzwolenie do tego, żeby komentować efekty bądź ich brak w przypadku, jeżeli któraś kobieta mówi o tym, że ma zrobione to czy tamto, to wtedy nagle zaczynają się odzywać głosy, osoby, którym się wydaje, że w takim razie mają prawo skomentować. Tak. Tak. Bardzo często w sposób mało kulturalny, bo co innego opinia, hejt. A właśnie czasem to jest taki zawoalowany hejt w białych rękawiczkach. Nawet nie w białych, tylko bym powiedziała obrzydliwych. Mm-hmm. Tak? Wiesz co, to są bardzo smutni ludzie, bo żaden człowiek drugiego człowieka nie potrzebuje drugiego człowieka gnieść. Mm-hmm. Wiesz, bo dla mnie to jest proste. Jeżeli ja się czuję okej z samą sobą, i nie mam czegoś takiego, że jestem zazdrosna, albo jakiś mam takich, albo nie jestem smutna, czy jakaś rozżalona. Nawet jak jestem, to nie daję sobie pozwolenia na to, żeby gnieść innych ludzi. Bo wiesz, dla mnie to jest nienormalne, Aga. Mhm. To jest dla mnie nienormalne zachowanie, bo w momencie, w którym ty zaczynasz obrażać człowieka, którego nie znasz, nie? I daje ci to upust, co? Radość? Wiesz, nie rozumiem, co te osoby chcą osiągnąć. Co, chcą tego człowieka dobić? Czyli świadomie wprowadzają kogoś w zły nastrój, w depresję, w jakieś zaburzenia albo w załamanie nerwowe. Mhm. Dla mnie to są ludzie, którzy potrzebują pomocy, Aga. I wiesz co, i nie wyplewisz tego. Mhm. Nie wyplewisz tego, bo mamy dwa obozy. Tak jak we wszystkim. Mamy obóz nature. Mm-hmm. W ogóle ja nie rozumiem stwierdzenia starzeć się z godnością, wiesz? Bo ja nigdy w życiu nie przypuszczała, że godność ma cyfrę. Mm-hmm. Ma wiek. Bo dla mnie godność to jest nieważne, czy ja mam 90 lat i jestem naciągnięta, czy ja mam 90 lat i nie jestem naciągnięta, ale mam swoją godność i nie pozwolę na siebie pluć. Mm-hmm. I to, czy jestem naciągnięta, czy nie, to nie ma w ogóle tutaj, wiesz, nie rozumiem tego stwierdzenia. Być może źle to interpretuję. Być może źle to interpretuję. Ale starzeć się z godnością, to właśnie jest to, żeby zapewnić sobie tą dobrą starość, mm-hmm. żeby mieć gdzie mieszkać, żeby nie zostać na starość samemu, mm-hmm. żeby być jakoś zabezpieczoną finansowo, to mi się wydaje, że ja bym bardziej to w tych kategoriach, wiesz, żeby być człowiekiem, który w życiu coś osiągnął. Nie wszyscy ludzie muszą mieć takie aspiracje, bo to wiesz, nie możemy też generalizować, nie, że Jezu, nie jesteś bizneswoman, nie rozwijasz się, bla, 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 to jesteś w ogóle... Nie. Jest ci tak dobrze, żyjesz spokojnie. Najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwą, wiesz, szczęśliwym, bo tak samo powiem ci, nie poruszałyśmy tematu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej u mężczyzn. Mhm. Wkurza mnie to, że kobiety dają sobie na to monopol. Mhm. Bo dają. O, jak facet może. Mój mąż miał problemy z naczynkami. Mhm. Irytowało go to, ponieważ miał cały czas czerwoną twarz i wyglądał, jakby był przepity. Mhm. I ja mówię do niego, a chcesz coś z tym zrobić? Chcę. I zamknęliśmy mu naczynka, rozumiesz? Prosto, gładko, dało łatwo. Dało radę, tak? Pytam się mojego męża, bo ma bardzo, wiesz, zmarszki głębokie, tak? Mimo, iż mój mąż jest ode mnie 4 lata starszy. Ma 30, ale ma bardzo głębokie zmarszki na czole i mówi, Boże, Miśka, jakie ja mam głębokie zmarszki. I ja mówię, słuchaj, jak chcesz, to mówię, możesz botoks zrobić, nie? Nie, mówi, jeszcze nie. Albo wiesz, powieka mu też jedna opada. Ja mówię, jak chcesz, to możesz, bo też sobie robiłam przecież powieki, tak? Plastykę powiek ostatnio i mówię, jak chcesz, to możesz też sobie zrobić. On mówi, wiesz, po nowym roku się zapiszę. Mhm. I to jest spoko, nie? Fajnie jest mieć osobę, która cię nie hamuje, okej? Okay? Która cię zahamuje w momencie, w którym ty będziesz chciała sobie zrobić, nie wiem, tak jak w Stanach Zjednoczonych, 7 operacji poważnych naraz. O, bo to zdarzają się też takie. To jest zagrożeniem dla twojego życia. Tak. Spoko. Ale jeżeli masz osobę, która mówi, no słuchaj, jeśli ci to przeszkadza, kocham cię taką, jaką jesteś, kocham cię takiego, jakim jesteś, jeśli tobie to przeszkadza, nie widzę problemu. Wiesz, to jest ważne, ale na hejterów, Aga, tego nie zatrzymasz tego, bo team nature zawsze będzie gdzieś tam uderzał w nas. I okej, niech...
Mają prawo mieć swoje zdanie, ale nie powinni nas hejtować. Właśnie to, co mnie zastanawia, że osoby, które na przykład są po pewnego rodzaju modyfikacjach, nie mają, tak, przynajmniej ja tak obserwuję, konieczności tym naturalnym wciskania, ej, słuchaj, powinnaś zrobić botoks, ej, weź sobie cycki zrób, czy coś. Nie. A częściej to te osoby atakują, no nie wiem, jakoś tak jakby mają, wydaje im się, że mają prawo do komentowania. Właśnie nie wiem, z czego to wynika, ale naprawdę to muszą być smutni ludzie. Ale właśnie, żeby się nie zagłębiać w jakiś taki temat, który nie jest zbyt przyjemny, bardziej chciałam Ciebie zapytać, czy masz jakąś radę albo jakieś wskazówki, jak Ty w ogóle sobie też poradziłaś z tym trudnym okresem? Czy sobie coś w głowie jakoś wytłumaczyłaś, czy korzystałaś z jakiejś pomocy? Nie korzystałam z pomocy. Ja po prostu, reaguję na coś takiego śmiechem. Mhm. O, ho, ho, plastikowa lala. Fajna, nie? Celna riposta. Nie, bo wytrącasz tego człowieka z równowagi, bo on zaraz myśli, że ty mu powiesz, odbijesz mu piłkę, nie? Na zasadzie, o, tu taki sraki czy owaki, albo o, ty taka sraka i owaka. Nie, o, wszystko sztuczne, a ja odpisuję, oj, nie, szanowna pani, nos i włosy mam swoje. I to jest najlepsze, zabijać takich ludzi żartem. Żartem. Albo zaśmiej się sama z siebie. I oni już w tym momencie, oni nie wiedzą, co im mają zrobić, bo ty sama z siebie zakpiłaś. Mhm. Wiesz, jak masz dystans mieć duży do siebie, na zasadzie, o Jezus, cycki większe niż głowa. No, i kręgosłup wytrzymuje. Wiesz, takie prostolinijne odpowiedzi, tak jak ci ludzie, bo ja dostosowuję się też do rozmówcy. Jeżeli mój rozmówca jest prostolinijny, no to ja nie poczuwam się, żeby używać jakichś tam słów większych, głębszych, bo on i tak tego nie zrozumie. Pomyśli sobie, że jeszcze go obrażam, prawda? Więc najlepiej podejść po prostu jak do głupka. Wiesz, Aga, bo to nie ma się czym przejmować. I ja wiem, że ludzie niestety się tym przejmują. Przejmują się opinią drugich ludzi. Dlatego mamy wysyp... No wiesz, depresja już staje się chorobą społeczną. Tak. I naprawdę czasem nie wiesz, że kogoś możesz urazić. A ja zawsze jestem taką osobą, że mówię... Ja zawsze każdej ekspedientce życzę miłego dnia albo spokojnego dnia w pracy. Wiesz, czasem jeden uśmiech potrafi drugiej osobie zrobić dzień, bo nie wiesz, z czym ta osoba się boryka. A ludzie, którzy bezpodstawnie wbijają szpilę drugim ludziom, no cóż mogę powiedzieć, nie są to na pewno ludzie jakiś umyśle nie wiadomo jakim, bo to muszą być, no to są naprawdę bardzo prości ludzie. Bardzo, bardzo prości ludzie. A powiedz mi, bo właśnie jeżeli ty żyjesz w Polsce, w Niemczech, znasz pewnie ludzi i tu, i tu, czy widzisz jakąś różnicę właśnie w podejściu do kobiet, kobiecego ciała, sektora beauty wśród społeczeństwa niemieckiego? Tak. Czy to się różni? W ogóle, wiesz, Niemcy są takim melancholijnym trochę narodem, aczkolwiek oni nie mają problemu z niczym. Bo pamiętaj, że Niemcy to jest multikulti teraz, nie? Czyli siedzisz z Czechem, Ruskiem, Turkiem, Arabem, Chorwatem i tu się wszystko miesza. A ponieważ się wszystko miesza, to mamy wiele kultur, a ponieważ mamy wiele kultur, to mamy wiele kultów piękna. I mimo tego, mamy Arabów i mamy, wiadomo, to jest wyznanie tak muzułmańskie, to tam nie ma problemów. Są kobiety, które się zakrywają, ale są kobiety, które są takie jak ja, które mają dekolty, i tam nikt nikomu nic nie przeszkadza. Nigdy od nikogo nie usłyszałam, nawet od Turczynki, która była zakryta, miała tylko oczy widoczne, że ja w ogóle jestem jakaś roznegliżowana, czy nie, tylko wiesz, ładne masz nogi, nie? Ładne masz nogi. Ja mówię, twoich nie widzę, ale pewnie też. No. Wiesz, i czy jak w Danii byłam ten rok czasu, czy jak w Anglii przebywałam, czy nawet w Turcji, słuchaj, gdzie byłam na stronie azjatyckiej, nie europejskiej, rozumiesz, stronie azjatyckiej, nie doświadczyłam czegoś takiego. Nikt sobie tam jakby nie uzurpuje prawa mówienia ci, jak masz żyć. Co jest dla ciebie dobre, a co nie. Wiesz, bo tam każdy żyje swoim życiem. Bo mamy multikulti i tam się wszystko miesza. Czy to jest dobre?
Z jednej strony tak, czy to jest niedobre, też na pewno z jakiejś strony, no bo wiesz, różne wyznania, no to i to są sprzeczki też, tak? Różne mentalności, natomiast Niemcy mają całkowicie inną mentalność niż my. Oni nas mają na zasadzie coś takiego Ordnung muss sein. Porządek musi być, ale u mnie na podwórku. Jak masz burdel na swoim podwórku, w momencie, w którym twój burdel przeniesie się na moje podwórko, zwróćcie ci uwagę, ale to jest twoje podwórko. Ja ci nie będę mówić, że masz na nim burdel. I tam jest, wiesz, Ordnung muss sein, porządek musi być, ale dotyczy to mnie. To jest naród bardzo prawilny, bardzo porządny. Mówię o Niemcach rodowitych, tak? Naród, który bardzo dużo pracował i pracuje do tej pory. Naród, który ma luz, jeśli chodzi o różne rzeczy. Twoje pieniądze, twoja sprawa. Możesz rozsypać przez okno. Luz. Nawet ci nie powiem, że jesteś wariatką, bo może tak chciałaś, może miałaś taki, to może to był twój szpas wtedy. Może tak chciałaś, miałam taką ochotę, po prostu miałam ochotę, zrobiłam to i jesteś szczęśliwa? Tak. Super. No to jak jesteś szczęśliwa, no to fajnie, no to, to cieszmy się, chodź, idziemy na kawę, idziemy, nie wiem, jak chcesz, to się napijemy wódki polskiej najlepiej jeszcze, bo oni uwielbiają polską wódkę, tak? O. W ogóle uwielbiają i kochają Polaków i ponad wszelką miarę szanują Polaków. Tak? No proszę. Nigdy w życiu nie spotkałam się z Niemcem, rodowitym Niemcem, który by mi cokolwiek złego powiedział. Mało tego, jak słyszą, że jestem z Polski, o, Polska, to będzie, mów, to zawsze jakość, to dobra robota. To super, to można zaufać, to ci mogę zostawić klucze od domu, to ci mogę zapłacić przed, mogę ci zrobić to. Nikt nie płaci lepiej jak Niemcy. 30 dni termin płatności, przelew jest, nie musisz się upominać. Są ludźmi, którzy, może tak, tam nie ma nic za darmo, Aga. I to jest fajne. Ja ci zapłacę za twoją pracę, ja ci zapłacę tyle, ile chcesz, ale zrób ją. I za to dostaniesz pieniądze, ale jeśli tego nie zrobiłaś, tak jak się ze mną umawiałaś, to ci za to nie zapłacę. Dla mnie to jest normalne, ale dla niektórych ludzi w Polsce czasem to jest takie niezrozumiałe, ale jak, ale ty się ze mną umówiłaś, tak? Rozumiesz. I tu są też te nasze konflikty mentalne. My mamy inne podejście do wielu rzeczy, natomiast jeśli chodzi o operacje plastyczne w Niemczech i medycynę estetyczną, nigdy bym tam nie poszła nic zrobić. Oni są daleko za gdzieś tam, gdzieś tam. Nie, nawet rzęs i paznokci nie robię w Niemczech. Nie są te usługi na wysokim poziomie. Widziałam piersi zrobione w Niemczech, tragedia. Obrócone implanty, no nie, naprawdę może nie wszędzie, ale to co widziałam, no nie mam dobrych jakby takich, wiesz, z niemieckimi klinikami. To nie jest rynek dla nich. Oni gdzieś tam stanęli, wiesz, tak jak w Danii, słuchaj, 2 lata temu paznokcie na tipsie dalej były robione i pewnie do tej pory są. Czy tak jak, wiesz, mam koleżankę ze studiów, która mieszka w Norwegii i ona po prostu mówi, w ogóle, wiesz, my jako Polska naprawdę jesteśmy wysoko. Ja też to obserwuję w branży beauty i kosmetyki, jakie my mamy w ogóle polskie firmy kosmetyczne, jak się przykładają do jakości. Piękna sprawa, nie? Super, piękna tak. Piękna sprawa, dlatego uważam, że czasem dosyć często nie doceniamy tego, co mamy w Polsce. Wiesz, ja mimo mojej miłości do Niemiec. Jestem w stanie też powiedzieć, jakie są właśnie tam minusy i niemieckie produkty są spoko, tylko Niemcy słyną, wiesz, ma być chemia. Bo chemia, jak jest chemia, to będzie działać. To są ludzie, którzy uwielbiają suplementy, w ogóle można byłoby o nich wiele opowiadać. Są śmieszni z tym wszystkim. Natomiast my w Polsce mamy naprawdę właśnie fajne produkty, jakościowo wow, mega. I potrafiłam, wiesz, polski krem dać mojej koleżance i ona mówi, Sergut, wiesz, w ogóle. I ona mówi, o, wiesz, jak to w Polsce to kup mi, czy nawet polski podkład, wiesz, z polskiej firmy, że naprawdę mówi, wow, wunderbar, że w ogóle super, że... Wow. Tak, oni bardzo lubią, oni naprawdę cenią nasze rzeczy, wiesz, mówienie, że ja zawsze gdzieś tam mówię, że to nie Niemcy nienawidzą Polaków, tylko narracja była zła przez kilkanaście lat i
i to Polacy zaczęli nienawidzić Niemców, nie? Okej, wiesz, o historii trzeba pamiętać, ale nie żyjmy nią już teraz. Mamy inne czasy. Mhm. Oni wiedzą, co to była wojna. Ich dzieci są uczone w szkole tego wszystkiego. Naprawdę, Agnieszka. I każdy Niemiec wie. Naprawdę. I nie trzeba im tego przypominać. Samo to, że Niemcy zrobiły się multikulti, zaczęli wpuszczać bardzo dużo ludzi, ponieważ ten kraj miał taki duży, jakby taki, wiesz, że to jest kraj rasistowski przez rozumiesz? Taka łatka. Tak, oni mieli coś takiego i oni chcieli walczyć z tym, że wiesz, mój Vaterland, tak jak oni mają w hymnie, nie? Niemiec, taki jakby mój ojcowizna moja, że ja cię przyjmę, nie? Że my kochamy wszystkich. I przyjdź do mnie, nie? I oni chcieli pokazać, że my nie jesteśmy tacy, że okej, był ten Hitler, była ta wojna, ale nie jesteśmy rasistami, przyjdźcie. I to ich trochę też zgubiło, bo ich zgubiło, ich gospodarkę zgubiło to mocno, bo obserwuję to wszystko i jestem na tym rynku i widzę, co się dzieje. I Niemcy naprawdę zapieprzają, żeby to było dobre, żeby to wszystko wrócić. I trochę ich to zgubiło, ale oni mieli właśnie taką łatkę, nie? Że czysta rasa, wiesz, było im to wypominanie na arenie międzynarodowej przez inne państwa, przypięło się tak do nich, gdzieś ich to tam bolało, ponieważ Niemcy są tacy, że oni, wiesz, ma być okej, ma być dobrze, trochę trzymają ten kij, no tacy są i tak chcieli, żeby nie byli tak postrzegani, tak uczynili, czy dobrze, czy nie, po 15 latach, i gospodarka to zweryfikowała. Dosyć mocno to zweryfikowała. I mówienie, że jedzie się do Niemiec po pieniądze, no tak, inna waluta, inny przelicznik, ale tam naprawdę trzeba pracować, Aga. Tam nie ma nic za darmo. Tam już na socjal się nie do końca jedzie. Tam już nie ma, ukrócili to i wzięli się za to bardzo mocno. No bo wiesz, gospodarka cierpi. I tak jak to była, jest mocną gospodarką dalej w Europie, ale to już nie jest to, co było 10 lat temu. A to boli. No to ciekawe. No, natomiast jeśli chodzi o usługi branży beauty tam, to daleka jestem. Naprawdę daleka jestem z całą moją miłością do tego państwa. Ale na przykład widzisz wśród kobiet w Niemczech, że na przykład one, na przykład widzę w Polsce, że teraz kobiety to naprawdę, no paznokieć zrobiony musi być. Całkiem dużo kobiet robi sobie czy rzęsy, czy makijaż permanentny. Jakieś zabiegi, już nawet nie medycyna estetyczna, ale żeby czasami jakieś, wiesz, tam ujędrniające, czy coś, no korzysta się z takich różnych zabiegów. Czy Niemki też tak korzystają? Więc może też popyt jest mniejszy, więc na pewno to się tak nie rozwija. To są trochę takie tacy abnegaci, wiesz. Nie do końca musimy o siebie dbać, nie? W ogóle akceptujemy się tacy, jacy jesteśmy. Oczywiście są Niemki, wiesz, które o siebie bardzo dbają i dużo młodych Niemek, no to te paznokcie i te rzęsy, tylko tam to idzie tak, że albo to jest karykaturalne, albo tego w ogóle nie ma, czyli wiesz, rzęsy, wachlarze, paznokcie, wiesz, takie, tak? Więc tam idziemy albo w taką stronę mega, nie? Nawet jeśli chodzi o operacje plastyczne, to wiesz, są mega przesadzone silikony, albo są też takie kobietki właśnie takie nature i w ogóle, że tak jest. No są też takie kobiety jak ja na przykład, które okej, zrobią sobie, ale nie obserwuje się tego dużo w Niemczech. Oni mają generalnie to gdzieś, nie? Ja sobie idę w piżamie, to sobie idę w piżamie. O, czyli właśnie ten luz taki. No bo wiesz, w Polsce to tak trochę jest, że no kurczę, jak już wychodzę z domu, to chociaż się tak trochę muszę wyglądać, czy no tam właśnie trochę umalować, nie? No właśnie, a ja powiem ci, że ja właśnie mam ten luz taki niemiecki i jeśli dzisiaj do ciebie tak ubrałam i pomalowałam, bo mój mąż nawet mówi, Lesia, chociaż pomaluj. Ja mówię, okej. I włosy wysuszę, dosuszę, bo ja nigdy nie dosuszam włosów i ja na co dzień to wiesz, leginsy, adidachy, jakaś tam bluza, i biegam. Wygodnie. I biegam. I też i mam taki luz. I to jest fajne. Wiesz, ja się w Niemczech naprawdę dobrze czuję. Ja, to jest moje miejsce na ziemi. Ja jestem cały czas rozbita gdzieś tam między tą Polską i Niemcami, bo to wiesz, mnie wkurza Polska. Ale to jest mój kraj. Naprawdę, jakby mi ktoś, wiesz, kazał wybierać,
Ja miałam ciężko wybrać. Wiesz, Aga, ja naprawdę, moje serce leży tam po tamtej stronie, bo leży, bo nikt mi w życiu nie pomógł tak jak Niemcy. Otworzyli przede mną naprawdę drzwi i tak szeroko je otworzyli i to, że też jestem w tym miejscu, to dzięki nim też. To byli obcy ludzie. Obcy ludzie, którzy na przykład mojemu mężowi dali meldunek. Rozumiesz, o co chodzi? Nie znali go w ogóle, bo stwierdzili, że jest naprawdę... Ty jesteś dobry człowiek. Ty jesteś ta Polak, to już w ogóle jesteś dobry. I naprawdę bardzo mi ci ludzie pomogli. Jestem bardzo im wdzięczna i nie mogę, wiesz, złego słowa powiedzieć. Bo obraziłabym ich. Dla mnie ten naród jest przychylny, dla mnie ten kraj jest przychylny, dla mnie podoba się mentalność, nikt nikogo nie ocenia, nikt ci nie będzie pokazywał palcem, nikt ci nie mówi, jak masz żyć, co masz robić ze swoimi pieniędzmi i jak masz je wydawać. Twoja brocha. Twoja brocha. Luz. A ja lubię luz, wiesz, bo lubię wolność. Wolność jest fantastyczna. I ja bardzo mocno akcentuję to, jeśli ktoś tą wolność mi odbiera. Ja powiedziałam mojemu mężowi kiedyś, że w momencie, w którym zabierzesz mi wolność, to będzie koniec naszego związku. Ja jestem wodnikiem. Moim, wiesz, żywiołem jest powietrze. I ja zawsze byłam po wsi nogą. Ja pakowałam walizkę, nie? Gdzie ty? Do Anglii lecę. A na ile? Nie wiem, jak będzie dobrze, to wrócę po pół roku. A gdzie wasza córka? No, w świecie gdzieś tam, nie? A ty gdzie? No do Turcji lecę. A do pracy? A, okej. Zawsze taka byłam. I kocham wolność. Nikt mi nigdy nie będzie jej zabierał, nikt mi nie będzie mówił. Już teraz. Teraz. Dorosłam do tego, dojrzałam. I wiesz, jakie to jest zajebiste. Jak możesz komuś powiedzieć? Fal się. O. Fal się, nie? Słuchaj, co ty w ogóle do mnie będziesz mówił, ale... A ja bym ci mogła powiedzieć, co ty byś mógł zmienić w swoim życiu, albo mogła. Albo nie oceniaj mnie. Jakim prawem ty mnie w ogóle oceniasz? Wiesz, a rozliczyłaś już siebie, że zabierasz się za innych? Wiesz, Aga, to takie są proste rzeczy, ale ludzie o tym zapominają. Dają sobie, ja nie wiem, oni sobie taki animusz nadają. Po prostu ja tego nie rozumiem, bo wiesz, mnie by wstyd było. Ja mogę powiedzieć, ktoś do mnie przyjdzie o radę, nie? Ja mogę powiedzieć, wiesz co? Niekoniecznie dobrze zrobiłaś w tej sytuacji. Mogłaś zrobić tak czy tak. A porozmawiałaś z tą drugą osobą, bo ja zawsze uważam, że wielu kłótni nie byłoby, gdyby ludzie sobie rozmawiali. Dialog jest ważny. We wszystkim. We wszystkim jest ważny dialog. Więc po prostu. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. To już tak dobijając powoli do brzegu, po tych wszystkich doświadczeniach, które miałaś, jakie masz jakby wnioski, czy byś to zrobiła jeszcze raz? Albo czy uważasz, że to były dobre decyzje? Jak na to patrzysz tak z perspektywy? Z perspektywy czasu na pewno bym się poddała. Każdej operacji, którą się poddałam. Na pewno... Bardziej bym zweryfikowała wszystko. Na pewno bym cisnęła lekarza. O wiele. Na pewno zadawałabym więcej pytań. A co po operacji? A jak to jest z tym tłuszczem? A czy nie zacznie mi wisieć skóra? A czy po liposukcji będę potrzebowała plastyki? Więc ja już się teraz tego, wiesz, nauczyłam. Więc ja jak idę do lekarza teraz, chirurga, plastyka, to ja po prostu i ja wtedy wiem, czy on jest okej, czy on nie jest okej. Wiesz co, przede mną jeszcze jedna operacja, nie? To trzymam kciuki, żeby było wszystko dobrze. No przed tobą chyba też. Nie? Tak, tak, tak. Piersi. Tak, to, ale na razie jestem na etapie konsultacji i szukania, bo szukania, właśnie ten research. No właśnie. Ja też na przykład... Jeżeli mogę, mam taką wskazówkę dla dziewczyn, które na przykład robią research, to też właśnie, tak jak ty powiedziałaś, nie spieszyć się. Bo czasem mam wrażenie, że jest tak, że jakiś lekarz jest jakby na fali, a po roku, na przykład po półtora, okazuje się, że wychodzą osoby, które
szybko się poddały zabiegowi i zaczynają się takie prawdziwe opinie, trudne przypadki i już nie jest tak kolorowo. Więc no. Ja sobie, wiesz, szukam, czytam, chodzę na konsultacje, tak. Ale jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie zabiegu nie podjęłam. No, to jest bardzo fajne, bo wiesz, musisz też pamiętać o tym, że no, moje piersi mają 13 lat. Totalnie wyglądają jak naturalne i wiesz, nikt się nie kapuje, że mam w ogóle zrobiony biust. Mm-hmm. I zawsze jest tak, masz cycki zrobione? Ja mówię, no mam, nie? Jezu, ja myślałam, wiesz, bo to faceci, nie? Mm-hmm. Uwielbiam w ogóle mężczyzn. Oni są bezpośredni. Mm-hmm. I wiesz, ja się nie zajmuję, bo oni są szczerzy w tym wszystkim. Oni na zasadzie, ty, może coś, wiesz, wow, fajny, masz duży biust. Ja mówię, silikony. Serio? Ja mówię, no, a chcesz dotknąć? A mogę? A męża masz? Ja nie będę z drosy, bo to wiesz, wie, to tylko informacyjnie, edukacyjnie. Nie? Ja wiesz, a jak to się robi? I wiesz, to mężczyźni, nie? Ale to jak to, gdzie to się wsadza? Ja wiem, no tu. A, to się rozcina. Ja wiem, no rozcina. I wiesz, no właśnie są nowe metody robienia piersi, że wiesz, podpowięź i w ogóle nie. No, powiem ci, że wydawało mi się, że. Bo to jest w ogóle najprostsza operacja plastyczna, powiększenie piersi. Wiesz? Wydawałoby się, że się nie da tego spieprzyć. Da się. Przede wszystkim ja polecam wszystkim dziewczynom wybór implantów dobrych. Mm-hmm. Bo te tanie implanty, no było z eurosilikonem, afera, wiesz, z pipami, nie, które okazały się rakotwórcze. To jest po prostu no masakra, co się powiesz. Ja widziałam te piersi potem, jak opadały. No moje też po 13 latach, słuchaj, one nie są, wiesz, tak wow. Bo faktycznie, no grawitacja też zrobiła swoje, tak? Ale ja lubię swój biust, nie? I gdyby ktoś się myślał, a piersi, no nie będę, wiesz, wymieniać, nie będę robić większych, bo uważam, że i tak są duże. Są okej dla mnie. Natomiast, no ja zawsze mówię, jak ktoś się mnie na przykład pyta o wkładkę, nie? I wysłuchaj, ja polecam mentory. Mhm. To są najdroższe wkładki i ja uważam, że są najlepsze, tak? Wiesz, przede wszystkim trzeba też pamiętać o tym, że jak robisz implanty piersi, to po pół roku od operacji idź na USG, a potem co roku czeka cię już USG, żeby zobaczyć, czy implant jest ułożony prawidłowo, czy ta powłoka się nie sperforowała jakoś. O tym też ci lekarz powinien powiedzieć. No właśnie, poinformować. Wiesz, bo to nie jest tak. To nie jest tak zrobić sobie też cycki. To nie jest tak odesłać sobie tłuszcz, powieki. Bo są rzeczy proste, które potem są spierdzielone, tak? Wiesz, potem nie, ktoś ci źle zrobi powieki, okej, będziesz miała takie sowie oczy potem, nie? Ja na przykład jestem zadowolona i goję się, tak? Bo widać, że się goję, no mam nałożony cień, ale widać, że się goję, wiesz, mi się podoba, ja mam otwarte oko. I fajnie, bo mogę się pomalować cieniem, nie opada mi ta powieka. Nie było też tragedii, ale mnie to denerwowało, więc sobie to zrobiłam. Natomiast no właśnie dać sobie czas. Research. Pytać. Słuchaj, choćby to miało być męczące, pytać, bo to jest twoje ciało. Paliusz są kasą, a to jest twoje ciało. To ty będziesz potem się z tym bujała, za przeproszeniem mówiąc kolokwialnie, nie ktoś inny. Wiesz, no naprawdę, no. Ja na przykład powiem ci, że jakbym miała robić lift piersi, Jezu, ciężko bym miała znaleźć lekarza. Bo to nie jest wcale takie proste. To nie są jaja. To wiesz, to naprawdę widziałam, że zachwycone dziewczyny były, a potem post tej samej dziewczyny i fajnie się dziewczyna zachowała, bo napisała, że polecała, bo była zachwycona, ale teraz po roku może powiedzieć, że jest tragedia. O kurczę, najgorzej, że to tak. No najgorzej, to tyle trwa. Musisz czekać. No niestety, musisz czekać na ten efekt finalny, ostateczny wygojenia się i naprawdę tutaj trzeba pisać do dziewczyn, które już, a ile masz lat? No 2 lata, rok. I co, fajnie? Spoko. Słuchaj, mogłabyś mi wysłać zdjęcia. Wiesz, ja wiem, że może nie każdy chce pokazywać swój biust, tak? Ale no jeżeli na przykład jesteś na grupie o operacjach, no nikt ci twarzy nie każe pokazywać, tak? Ale no ja na przykład wysyłam swoje zdjęcia. Ja nie mam z tym problemu, żeby wysłać biust, żeby wysłać brzuch, który jest zmasakrowany, żeby wysłać moje plecy, jak one wyglądają, żeby pokazać blizny, jak one wyglądają. Blizny, nie wiem, po liftingu, tak? Czy blizny teraz po powiekach? Nie mam z tym problemów, bo ja jestem taka, że mogę ci coś polecić. Ja zawsze mówię, mogę ci polecić, ale nie wiem, jak się zachowa twoje ciało. Druga strona to są badania. Tak.
to, że potrafimy iść, wiesz, po prostu, okej, okay, jakieś tam w ogóle badania, takie tendencyjne, wiesz, jakieś krzepnięcie krwi, okej, okay, najważniejsze, że to jest krzepnięcie krwi, tak, żebyś się nie wykrwawiła, bla, bla, bla. No okej, okay, no, ale wiesz, jak są na przykład jakieś, ja znam lekarzy, którzy widzą, że są nawet jakieś mocne odchylenia, to ci zrobią tą operację, nie, a nie powinni. Mhm. No niestety, no ale to się dzieje, wiesz, ja to widzę nawet w szpitalach, na praktykach, czy, mm-hmm. czy... Kurczę, no ja załamuję ręce nad niektórymi rzeczami, nie? No wiadomo, że służba zdrowia jest w Polsce niewydolna, ale jest niewydolna, bo nie ma kadry. Ale tutaj jakby abstrahując już od służby zdrowia, tylko wiesz, idąc w chirurgię plastyczną, bo to już jest prywata, mm-hmm. taka typowa, nie? No to jeżeli ty idziesz i płacisz za to gruby hajs, to mnie nie interesuje, że pan ma 15 minut, nie? W ogóle jak ci lekarz może powiedzieć, że ma 15 minut, albo masz 30 minut, albo tak jak dziewczyny piszą, że no, rachu ciachu i wiesz o co chodzi, ona już musiała wyjść z gabinetu, nie? W ogóle co to jest za lekarz? Mhm. Ty wiesz, ja mam się oddać, ja mam się położyć. Ja mu oddaję swoje życie. Oddajesz mu życie. Tak. Trzeba to powiedzieć głośno. Daję ci moje życie w twoje ręce. Jeżeli ty na konsultację do mnie podchodzisz, to skąd ty możesz wiedzieć w ogóle? Lekarz, chirurg, plastyk powinien też być trochę takim terapeutą. Mhm. Na zasadzie, nie mogę pani obiecać, bo to są słowa klucze. Nie mogę pani obiecać, że efekt będzie w 100% taki. Musi pani wiedzieć, że tu i tu może być problem. Albo tak jak mi powiedział lekarz, nie jestem w stanie pani pomóc. Znaczy, jeśli pani się uprze, nie ma problemu, ale niech ma pani świadomość, że efekt będzie mizerny. Mm-hmm. Podałam mu rękę, powiedziałam, że jest zajebiste. Jest pan zajebisty. Nie zdarł ze mnie 40 tysięcy. Mógł to zrobić, Aga. Mm-hmm. Nie zrobił tego. Czy tak jak lekarka, która mi robiła powieki. Jest jaki lipliw. Mówi pani chyba żartuje. Przecież pani będzie wyglądała, jakby pani miała te usta przyklejone. Mm-mm, u pani to nie. Ale poszłabym do innego lekarza i on by mi zrobił. Tylko po to, żeby mnie skasować parę tysięcy. Rozumiesz? Dlatego jeśli już lekarz ci na konsultacji mówi, że może być tak, pokazuje ci też ciemną stronę, bo wie pani, nie zawsze się coś udaje, to ty się nie masz bać tego lekarza. Tylko to jest właśnie dobry lekarz. Bo on ci nie mówi, proszę, będzie pani... Tak. Nie. Sorry, to jest ciało. Super, jak ktoś informuje. A zdarzyło ci się na przykład kiedyś wyjść z konsultacji i na przykład czuć się, że coś poszło nie tak, że w ogóle czujesz się gorzej niż przed konsultacją, że cię na przykład, nie wiem, lekarz w jakieś kompleksy albo jakoś tak czułaś, że coś było nie tak? Miałaś jakieś takie przypadki? Tak, tak. Miałam taki kiedyś przypadek właśnie, jak szukałam lekarza biustu, nie? No to tamten ale kiedy dzwoniłam jeszcze tam do kliniki, pamiętam, że w Katowicach byłam w klinice, nie będę nazwy wymieniać. Pani najpierw dzieci urodzi, a potem sobie cycki zrobi. A to chyba domyślałam, bo to jest słynny taki w Katowicach lekarz, że ma takie teksty. O ja. A ja tak. Aha. Dziękuję, do widzenia. Wiesz, nie? Pani najpierw dziecko. Ja mówię, tak. Co ty teksty w ogóle gadasz, nie? Ja sobie myślę, ty, po pierwsze, to takie stwierdzenie to jest bardzo intymne i w ogóle się w ogóle nie powinno kogoś pytać, bo nie wiesz, kto jaką ma ze sobą historię, a może ta kobieta właśnie poroniła tydzień temu tak, i ma depresję. Nie, może po prostu nie chce mieć dzieci, bo nie chce, bo tego nie czuje. Wiesz, ja ci powiem, że w ogóle to jest śmieszne, ale jak ja otwarcie o tym mówię, że ja nie chcę mieć dzieci, bo nie mam na nie czasu, bo nie są, to nie jest dla mnie w życiu priorytet. Ja chcę być szczęśliwa. Jeżeli kobieta chce mieć dzieci, bo to jej da szczęście, to fajnie, nie? Ja tego nigdy nie neguję, ale jeżeli na przykład dla mnie szczęściem jest to, że ja rozwijam firmę, ja się czuję spełniona. Wiesz, mimo wszystkiego problemy na przykład, które napotykam, bo to nie jest tak, że wiesz, prowadzisz firmę i opływasz w miliony. Są pieniądze, okej, okay, ale tej otoczki nie widać, która jest cholernie ciężka. I wiesz, to widzi mój mąż i to widzi naprawdę bardzo mało osób z mojego otoczenia, jak ja czasem po prostu zaciskałam zęby, jak czasem wyłam, jak czasem byłam w stanie sprzedać na Mazurach, wiesz, ziemię.
bo była sytuacja, bo ktoś ci nie wypłacił faktury na kilkanaście, na kilkaset tysięcy, a ludziom trzeba dać pensję. Mhm. Nie powiesz ludziom, że im nie dasz pensji. No, tak. Ty jesteś odpowiedzialna za ich rodzinę, za chleb. I kurczę, no... No, tu jest pole walki, nie? Tu jest naprawdę pole walki. Ale jeżeli ktoś się mnie na przykład by zapytał, czy drugi raz bym otworzyła firmę, to bym powiedziała, że nie. Ale jakby ktoś mi spojrzał w oczy, powiedział, Nikola, otworzyłabyś drugi raz firmę? Ja bym powiedziała, tak. No. Wiesz, to jest moje dziecko. Wiesz, tak jak ty coś tworzysz i to jest twoje dziecko i dajesz w to serce, nie? Bo no, tu jest kalkulacja, tu jest zawsze tabelka excelowa, wiesz, mój mąż się śmieje, nie? Obudź moją żonę o 3 w nocy, to ci powie, ile jest za ZUS na przykład, za to, nie? Człowiek tabelka, człowiek Excel. Ale tak naprawdę wszystko się bierze z serca. Wiesz, bo jak czegoś nie robisz, jak robisz coś bez przekonania, na zasadzie, żeby się tylko hajs zgadzał, to widać, to czuć i się wypalisz. Ale jak coś cię nakręca, wkurza cię to, bo cię wkurza, poryczysz się, obsmarkasz się tak jak ja, wiesz, bo ja czasem po prostu zasmarkana chodziłam, zaryczana, bo mam dosyć, nie chcę już tej chwili, po prostu pizdu, to zamkam, zostawcie mnie. Telefony, jeszcze człowiek już zmęczony jest, 3 noce nieprzespane, 1000 kilometrów zrobione, nic się nie udaje, tu ci jeszcze pracownik dzwoni, tu w ogóle cię inwestor opierdziela od najgorszych, tu cię w ogóle karami straszą rzędu po 100 parę tysięcy i ty w tym samochodzie, brudna, śmierdząca, 2 dni nieumyta, 3 dni niewyspana, tak wygląda moje życie, ja nie będę Aga gloryfikować, że ja jestem, nie, potrafię się 2 dni nie myć. Bo biznes mój od tego wymaga. Ktoś mi powie, zatrudnij do tego osobę. Nie zatrudnię. Nie zatrudnię, bo nikt nie zna mojej firmy bardziej niż ja. Jeśli otwierasz swój biznes, jesteś 24 godziny na nogach. To jest twoje dziecko. Dbaj o to, bo cała energia, którą w to włożysz, pójdzie się pieprzyć. I tyle, wiesz. I polecam wszystkim w ogóle podejście do życia na 100%. Nieważne, czy prowadzisz firmę, czy ci szczęście dają dzieci, czy ci szczęście da prowadzenie firmy tak jak ja, to jest nieważne. Żyj na 100%, bądź szczęśliwa, pieprz zdanie innych. Pieprz to, niech ci mówią. I zobaczcie, no i fajnie, że mam wszystkie większe od głowy. Super, ekstra. No mam wary, no zobacz, no mam, no osa mnie pogryzła, mam uczulenie. Pomożesz mi? Wiesz, naprawdę... Ja takich ludzi obśmiechuję, nawet jak ktoś mi właśnie mówi, że zarzucają mi, że ja nie chcę mieć dzieci, bo ja nie mogę mieć dzieci. Otóż mogę mieć dzieci, ale po prostu nie chcę. Rozumiesz? To tak dziwi ludzi w dzisiejszym świecie. Ja się dziwię, że w dzisiejszym świecie ludzie dziwią się, że ktoś robi operacje plastyczne, że kobieta jeździ tirem, że ktoś nie chce mieć dzieci, że ktoś się nazywa kocią mamą, albo na przykład, wiesz, psią mamą. Mnie to nie dziwi. Ja się cieszę, że ktoś oddaje serce psiakowi, kotkowi, tak, że ktoś się cieszy, bo ten ktoś jest szczęśliwy. A w życiu tylko o to chodzi. W życiu chodzi, powiem ci, nie zgadzam się z moją mamą w 99%, ale w jednym się zgadzam. W życiu chodzi o to, żeby mieć spokój i być szczęśliwym. I tego sobie życzymy. I tego Wam życzę, moje drogie panie, żebyście były szczęśliwe i spokojne. A jak ktoś Wam powie, jak macie żyć, to macie mu powiedzieć, żeby się od Was odpieprzył. Niekoniecznie kulturalnie, tak jak teraz, tylko w bardziej taki dosadny sposób. Ale naprawdę tego Wam życzę, bo o to w życiu chodzi. Naprawdę, żebyście były szczęśliwe i spokojne. A jeśli się czegoś boicie zrobić, to jest właśnie to, co powinnyście zrobić. I zróbcie to i nie czekajcie. Odwaga i siła jest kobietą. I tyle bym chciała powiedzieć. Pięknie powiedziane. Dziękuję Ci bardzo uprzejmie, że byłaś tutaj u mnie. I żegnamy się już z Wami. Cześć. Dziękuję również. Cześć.